Tak, witam Was serdecznie, bracia i siostry, na naszym kolejnym studium biblijnym, na analizie dalszych rozdziałów Ewangelii Mateusza, rozdziały od 19 po 23 dzisiaj. Jest już to przedostatnia analiza Ewangelii Mateusza, zostanie nam 5 rozdziałów. Od 24 po 28 na przyszły tydzień. Także poczekam, moi drodzy, aż się zbierzecie. No, a później rozpoczynamy. Na razie poczekam, aż... O, jest już jedna osoba. Witam serdecznie. Super. 3 osoby już mamy. Witam Was, bracia i siostry, serdecznie. A więc dzisiaj jeszcze raz Ewangelia Mateusza. Witam Was na naszym kolejnym studium Biblii. Dzisiaj kolejne rozdziały, przedostatnia analiza Ewangelii Mateusza, rozdziały od 19 po 23. Na przyszły tydzień zostanie nam już tylko 5 ostatnich rozdziałów Ewangelii Mateusza, od 24 po 28. Bardzo Was witam serdecznie. Cieszę się, że jesteście tutaj. Poczekamy jeszcze może minutkę, czy bracia kolejni dołączą, po czym pomodlimy się, kochani, zanim zaczniemy naszą dzisiejszą analizę. Monika Jędrzejczak, witam wszystkich serdecznie, witam Ciebie, Moniko. Bardzo się cieszę, że jesteś. Widzę, że mama też jest, super, pozdrawiam. Oczywiście Twoja mama, nie moja. Fajnie. Dzisiaj bardzo gorąco u nas, dlatego mam otwarte okno, także wybaczcie, jeśli by coś tam szumiało Wam, jakieś kosiarki, ale nie jestem w stanie tutaj wyrobić, jest tak gorąco dzisiaj. Chociaż na wieczór w UK zapowiadali bardzo ciężkie opady, a więc w przeciągu 2-3 godzin ma spaść niby tyle deszczu, co w przeciągu 2 miesięcy. No ale tylko w niektórych rejonach i to głównie gdzieś tam Anglii. No, ale mam nadzieję, że nie będzie tak to poważne. Danuta Roszko, witam i zdrówko pięknie wszystkich. O zdrówko wszystkich pięknie pytamy. Zdrowie, ok, przynajmniej u mnie, moja droga, pozdrawiam. Benia Pobłocka, witam wszystkich. Małgorzata Nyga, witajcie kochani, pozdrawiam serdecznie. Dobrze, mamy już 3 po. Żeby nie przedłużać, kochani, kto dojdzie, ten dojdzie. Posłużę modlitwą, kochani, skupimy nasze myśli w modlitwie, a potem rozpoczniemy nasze rozważania. Dobry nasz Ojcze Niebiański, Stwórco nieba i ziemi, składamy nasze podziękowania Tobie za to spotkanie, za ten czas, który jest przed nami w kolejnej uczcie duchowej, kiedy to będziemy analizować kolejne rozdziały Ewangelii Mateusza, tak ważne dla nas, Ojcze. Dziękujemy za to, co nam dałeś, swoje spisane słowo. Dziękujemy, że natchnąłeś swoich sług, by to spisali dla naszego pouczenia, oznajmiając nam wszelkie nauki Syna Twego, Jezusa Chrystusa, abyśmy zawsze byli zajęci tym, co właśnie robimy, badaniem Słowa Bożego, badaniem, poszukiwaniem prawdy, bo tak jak powiedział Pan nasz Jezus Chrystus, Twoje słowo jest prawdą. Ta prawda pomaga nam dostrzegać nasze błędy, nasze niedomagania, nasze braki, jeśli chodzi zarówno o wiedzę biblijną, jak i o nasze postępowanie, to, czego nam brakuje w życiu, co musimy zmienić. Przeglądamy się w Twoim słowie, Ojcze, jak w lustrze duchowym. Dlatego też pomagaj nam, Ojcze, byśmy bardzo głęboko to wszystko rozważali, widzieli zawsze siebie w tym, nie drugich. A to słowo, byśmy przez tą wiedzę, przez tą znajomość, przez to poznanie mogli umiejętnie przekazywać drugim. Przede wszystkim chcemy się zakochać w Twoim słowie, Ojcze. Ono jest w naszym sercu, dlatego ta miłość jest podsycana przez to, co czytamy, przez Twoje działanie w naszym życiu, Ojcze, przez braci. Za to wszystko chcę Ci podziękować. Prosimy o Twojego Świętego Ducha na czas tego studium, o tą obietnicę, że Jezus Chrystus zawsze jest z nami, gdy zgromadza się chociażby 2 albo 3 w Jego imieniu. O to prosimy wdzięcznie za wszystko, dziękując Ci za każde dobro, za każdy dzień, za każdą minutę naszego życia, za miłość w naszych sercach, wiarę, za bliskie przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. O to i za to dziękujemy, Ojcze.
a swoje dziękczynienia składamy przed Twój przenajświętszy tron w imieniu jedynego pośrednika, którego mamy, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Tak, jeszcze doszły kolejne osoby. Widzę Beata Kiedrowicz, witajcie kochani. Witaj Beatko. Danuta Majka jest z nami, pięknie. Witam serdecznie, witam Cię Danuta. I Ewa Giddings, witam wszystkich. Witajcie kochani. Anita Dzida też widzę jest z nami. Kilka ikonek widzę, nie wszystkie, ale oprócz tych osób, które nie wymieniłem, jeszcze jest Anita Dzida. Witam jeszcze raz kochani, dzisiaj rozdziały od 19 do 23. A więc tak jak już mamy w zwyczaju, ja zawsze w piątki daję post, który mówi o tym wydarzeniu wtorkowym, jak dzisiaj. Podaję, które rozdziały będziemy analizować i wy macie sposobność zadać pytania, które was nurtują, które będziemy właśnie na dzisiejszym spotkaniu omawiać. Dziękuję wam bardzo za te pytania. No i zaczynamy naszą analizę po kolei, kochani. Pierwsze pytanie dotyczy, czy zadała Róża Wieczorek i podobne zadał Arek Ferenti, dlatego to podciągnę razem. I pytanie brzmi, czy chodzi tu o to, że będziemy prześladowani jak Jezus, ale o tym, kto będzie bliżej Jezusa w Królestwie Bożym, decyduje Bóg Ojciec. I tutaj mamy fragment Mateusza, 20 rozdział. Otwórzcie sobie, kochani. Dzisiaj mam tabletkę na gardło, w razie gdybym znowu tracił głos przygotowaną. Mateusza, 20 rozdział. I wersety od 20 po 23. Czytamy tak. Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami, oddając mu pokłon i prosząc go o coś. A on ją zapytał, czego chcesz? Odpowiedziała mu, powiedz, aby ci dwaj moi synowie, a synowie Zebedeusza to Jakub i Jan, tak dla podkreślenia, powiedz, aby ci dwaj moi synowie siedzieli jeden po twojej prawej, a drugi po lewej stronie w twoim królestwie. Ale Jezus odpowiedział, nie wiecie, o co prosicie. Tutaj też chcę podkreślić drobną różnicę w innych Ewangeliach, gdzie to podchodzą jedynie uczniowie, a nie matka Zebedeusza, ale jest to samo zdarzenie, chociaż Mateusz podkreślił, że to matka Zebedeusza podeszła, to zobaczcie liczbę mnogą, gdzie czytamy, że Jezus nie zwraca się tylko do matki Zebedeusza, ale też do jej synów, a więc Jana, Jakuba i Jana, a więc nie ma tutaj znowu rozbieżności, bo czytamy w liczbie mnogiej, Jezus odpowiedział, nie wiecie, o co prosicie, a nie na przykład nie wiesz, kobieto, o co prosisz. A więc zarówno matka Zebedeusza i jej synowie byli przy tej rozmowie. Stąd może się komuś wydaje, że jest różnica, że tu matka Zebedeusza, w innej Ewangelii, że to Jakub i Jan. To jest to samo, oni byli wszyscy razem. Matka Zebedeusza i jej dwóch synów. Nie wiecie, o co prosicie, czy możecie pić kielich, który ja będę pił i być ochrzczeni chrztem, którym ja się chrzczę? Odpowiedzieli mu, możemy. Wtedy im powiedział, mój kielich będziecie pić i chrztem, którym ja się chrzczę, będziecie ochrzczeni, ale nie do mnie należy danie miejsca po mojej prawej i lewej stronie, lecz będzie dane tym, którym zostało przygotowane przez mojego Ojca. Więc jeszcze raz pytanie w związku z tym, czy chodzi tu o to, że będziemy prześladowani jak Jezus, ale o tym, kto będzie bliżej Jezusa w Królestwie Bożym, decyduje Bóg Ojciec. Oczywiście mamy i jesteśmy prześladowani i mamy to zapowiedziane. Jednak to, co mówi tutaj Jezus Chrystus, nie dotyczy nas. To dotyczy apostołów, dlatego że Jezus tutaj wyraźnie mówi o tym, że czy możecie pić kielich, który ja będę pił? Co to za kielich? Jezus w modlitwie do Ojca prosił, Ojcze, jeżeli jest to możliwe, odsuń ode mnie ten kielich. O co chodzi? O śmierć. Tak? Więc Jezus podkreśla, czy możecie pić kielich, który ja będę pił? I być ochrzczeni chrztem śmierci, którym ja się chrzczę. Powiedzieli mu, możemy. I wtedy Jezus mówi, wtedy im powiedział, mój kielich będziecie pić i chrztem, którym ja się chrzczę, będziecie ochrzczeni. To jest ważna wskazówka, bo jak wiemy, wszyscy apostołowie zginęli śmiercią męczeńską dla Chrystusa. Zostali straceni. Jedyna tutaj wątpliwość można mieć, jeśli chodzi o apostoła Jana, bo on został zesłany na grecką wyspę Patmos, tam gdzie Jan właśnie na wyspie Patmos miał widzenia, które opisał w objawieniu Jana. I nie wiemy dokładnie, czy Jan umarł tam ze starości, czy został stracony. Tak czy inaczej, Jezus zapowiedział im wszystkim, swoim apostołom, śmierć męczeńską. Dlatego pili ten sam kielich, co Jezus Chrystus.
byli ochrzczeni w tym samym, czyli chrztem śmierci. Dlatego, jak mamy tutaj w pytaniu powiedziane, czy chodzi tu o to, że będziemy prześladowani jak Jezus, nie w tym kontekście, nie w tym momencie, bo nie każdy z nas ma umrzeć dla Chrystusa. I tutaj, co chcę też powiedzieć, podkreślić, sens pochwycenia przed wielkim uciskiem, w którym ja wierzę i wielu z was wierzy, bo niektórzy mówią, nie, nie, bo my wszyscy mamy być wypróbowani, dlatego wszyscy zginiemy. To jest ta ostateczna próba. Jeżeli by tak było, to wszyscy, nie tylko apostołowie, ale wszyscy bracia z pierwszego wieku i tak dalej, również ci, którzy później uwierzyli w Chrystusa, musieliby umrzeć śmiercią męczeńską, bo wszyscy musieliby być wypróbowani. Nie jest to prawda. Oczywiście wielu pierwszych chrześcijan zginęło na arenach, było palonych na stosach, rozrywanych przez dzikie zwierzęta dla zabawy. Gawiedzi, tak, na arenach, ale to nie znaczy, że wszyscy w ten sposób ginęli. Byli bracia, którzy uwierzyli, zestarzeli się i umarli normalną, naturalną śmiercią. Dlatego to nie jest powiedziane tutaj, że ten kielich będziecie pić, co ja, że jest to zapowiedziane wszystkim uczniom Jezusa Chrystusa, że każdy z nas musi w męczeński sposób umrzeć. No nie, bo nasi rodzice, niektórych z was też byli w Panu i umarli śmiercią naturalną. I jest to też dowód przeciwko temu, że ktoś twierdzi, że my, tak, będziemy pozostawieni na wielki ucisk, musimy umrzeć, zetną nam głowy, bo tak musi być. Nie musi tak być, nie jest to prawda biblijna. A więc jeszcze raz, mamy zapowiedziane prześladowania, ale prześladowanie wcale nie oznacza śmierci męczeńskiej, czyli że ktoś nas zabije w imię Chrystusa. Przechodzimy różnego rodzaju prześladowania, odrzucenie przez rodzinę, złośliwości w szkołach, złośliwości w pracy, w zależności jakiego jesteś wieku, od sąsiadów i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko prześladowania. I owszem, wielu chrześcijan ginie dzisiaj tak samo za to, że są chrześcijanami, ale jeszcze raz, nie dotyczy to wszystkich nas, tak? Te rzeczy, tak jak mówię, działy się częściowo w pierwszym wieku, niektórzy byli zabijani dzisiaj również. Ale nie oznacza to, że to jest dla nas wszystkich. A więc tutaj to słowo o piciu kielicha i chrzcie oznacza to chrzest śmierci. Rzeczywiście dla Jezusa Chrystusa zostało powiedziane dla apostołów, nie dla nas. Jednakże Jezusowi, jak dalej czytamy, Jezus mówi, że nie do mnie należy danie miejsca po mojej prawej i lewej stronie, lecz będzie dane tym, którym zostało przygotowane przez mojego Ojca. To też chciałem podkreślić, że pamiętajmy, że pomimo tego, że wszystko należy do Jezusa Chrystusa, o wszystkim decyduje Ojciec. Mówiąc też o tym dniu, kiedy Jezus przyjdzie, powiedział, że o dniu tym nie wie nikt, ani aniołowie, ani syn, tylko Ojciec. Ojciec jest ponad wszystkim. Syn jest podporządkowany Ojcu. Co nie znaczy, że Jezus nie jest Bogiem, bo jest jak najbardziej. Wszystko należy do Jezusa Chrystusa. Ale jak Paweł podkreślił, że jeżeli mówimy, że wszystko, Paweł to napisał, nie oznacza to, że ojciec jest mu podporządkowany, bo to syn jest podporządkowany ojcu, a nie odwrotnie. To jest też taka ważna rzecz, bo dzisiaj wielokrotnie ojciec jest gdzieś tam odsuwany na dalszy, jak gdyby na margines, tak? I musimy pamiętać, że wszystko dalej jest z woli Boga Ojca i syn jest zawsze podporządkowany Jezus swemu ojcu. Pomimo, że jeszcze raz wszystko do niego należy. W ogóle cały ten fragment, dlaczego Jezus powiedział, że nie do mnie należy danie miejsca po mojej prawej, lewej stronie, lecz będzie dane tym, którym zostało przygotowane przez mojego Ojca. Jezus bardzo wyraźnie podkreślił pokorę. Wynika to z kontekstu, zaraz sobie przeczytamy, że nie mamy robić czegokolwiek po to, by mieć wysoką pozycję w królestwie. Czyli ja na przykład, nie wiem, jestem tam, tyle ludzi ochrzciłem, tyle tak długo głoszę, to ja tam na pewno będę miał wysoką pozycję, a ty co, nic nie robisz, tam siedzisz w fotelu. Nie po to to robimy i Jezus bardzo wyraźnie na to zwrócił uwagę. Zobaczmy do kontekstu. To się działo niejednokrotnie. Kilkakrotnie mamy opis, kiedy apostołowie walczyli z sobą, kto jest większy. Bo to wynikało z ich i kultury, żydowskiej kultury. Pozycja tam była bardzo ważna. Jezus, pamiętamy, pokazał im lekcję pokory, umył im nogi, powiedział, skoro ja jestem waszym mistrzem, nauczycielem, a myję wam nogi, to jak wy macie zachowywać się względem siebie?
Zobaczmy te wersety 25 do 28, ale Jezus przywołał ich do siebie, powiedział: Wiecie, że władcy narodów panują nad nimi, a ci, którzy są wielcy, sprawują swą władzę nad nimi. Lecz nie tak ma być wśród was. Ale kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym sługą. I kto wśród was chce być pierwszy, niech będzie waszym sługą. Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Tak? Ale więc bardzo wyraźna lekcja. Jak mówię, Jezus również im to pokazał w jeszcze bardziej dobitny sposób, myjąc im nogi. Co znaczy pokora? Bo u Boga i u Jezusa Chrystusa wysoka pozycja wcale nie oznacza to, jak jest to u ludzi. Właśnie Jezus to przedstawił, że wielcy tego świata górują nad innymi. Korzystają z tego, by poniżać innych, tak? On to zawsze tak było. Królowie, jacyś tam arystokraci zawsze wykorzystywali to po to, by ciemiężyć i panować nad innymi. Bóg daje nam bardzo wyraźny przykład. Sam się uniżył, posłał swojego Syna, Jezus Chrystus przyszedł dobrowolnie, umarł za nas, tutaj służył. Sam mówi o sobie, że przyszedł na ziemię nie po to, by mu służono, ale on sam służył. Także ogromna lekcja dla nas. Tą samą lekcję przedstawił Jezus faryzeuszom, mówiąc im, jaki jest ich problem. Zobaczcie Mateusza 23 rozdział, wersety od 1 do 12. Wtedy Jezus powiedział do tłumów i do swoich uczniów: Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i przestrzegajcie wszystkiego, co nakazują wam przestrzegać, ale według ich uczynków nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. Bo wiążą brzemiona ciężkie i nie do uniesienia i kładą je na barkach ludzi, lecz sami nie chcą ich ruszyć nawet palcem. A wszystkie swoje uczynki spełniają, aby ludzie ich widzieli. Poszerzają swoje filakterie, wydłużają frędzle swoich płaszczy. Kochają też pierwsze miejsca na ucztach, pierwsze krzesła w synagogach i pozdrowienia na rynkach, aby ludzie nazywali ich rabbi, rabbi. Ale wy nie nazywajcie się rabbi, czyli nauczyciel. Bo rabbi to jest, powinno tu być nauczyciel, jest mistrz. Jeden bowiem jest wasz nauczyciel, powinno być Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. I nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Tak? Ojcze Święty, mamy to w katolicyzmie. Chodzi tutaj o znaczenie duchowe, a nie, że nie mamy swojego ojca, taty nazywać, który nas spłodził, nazywać ojcem. Chodzi o wymiar duchowy. Duchowo nie nazywajcie nikogo ojcem, tak? Nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest wasz ojciec, który jest w niebie. A dzisiaj każą całować pierścień, zasiadają na wysokich stanowiskach, siedzeniach, tak? No właśnie, faryzejstwo ma się bardzo dobrze dzisiaj. Niech też was nie nazywają mistrzami, teraz mamy, wcześniej był nauczyciel, teraz jest mistrz i ojciec duchowy, gdyż jeden jest wasz mistrz Chrystus, ale kto z was jest największy, będzie waszym sługą. To jest pozycja. Jeśli jesteś wysoko, jakkolwiek, usługuj. Po to ci to dano, nie po to, by ciebie wywyższyć, ale dano ci po to, byś ty działał dla drugich, tak? Chrystus przyszedł, usługiwał, tak? Kto się wywyższa, bardzo ważna rzecz, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. A więc wiemy, nie za nasze zasługi, ale za wiarę, za to, jak działamy, jak pomnażamy to mienie Pana według darów, które otrzymaliśmy właśnie po to, by je pomnażać. A jesteśmy tylko nieużytecznymi sługami. Taki jest wzór i obraz biblijny, nie to, co widzimy dzisiaj w wielu denominacjach chrześcijańskich, gdzie księża i tak dalej mają bardzo wysoką pozycję, jest papież w katolicyzmie, tak? Nie ma to miejsca żadnego, jeśli chodzi o prawdę biblijną. Dobrze, kochani, kolejne pytanie, Róży Wieczorek. Mateusza 20, rozdział 29 do 34. Czy tutaj może chodzić o to, że jak ludzie nas uciszają, mamy jeszcze gorliwiej głosić i nie dać się zagłuszyć? Czy ślepi to mogą być osoby fizycznie niewidome, ale może to też mieć wymiar duchowy? A więc Mateusza 20, rozdział, wersety 29 po 34. A gdy wychodzili z Jerycha, szedł za nimi wielki tłum, a oto dwaj ślepi, siedzący przy drodze, usłyszawszy, że Jezus przechodzi, zawołali: Zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida. Tłum surowo nakazywał im milczeć, lecz oni tym bardziej wołali: Zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida.
Wtedy Jezus zatrzymał się, zawołał ich i zapytał, co chcecie, abym dla was zrobił. Odpowiedzieli mu, Panie, aby się otworzyły nasze oczy. Wtedy Jezus ulitował się nad nimi, dotknął ich oczu, a natychmiast odzyskali wzrok i poszli za nim. Więc jeszcze raz pytanie, czy tutaj może chodzić o to, że jak ludzie nas uciszają, mamy jeszcze gorliwiej głosić, nie dać się zagłuszyć. Czy ślepi to mogą być osoby fizycznie niewidome, ale może to też mieć wymiar duchowy. Moja droga, to jest prawdziwa historia. Jeżeli Jezus podawał coś w przypowieściach, to możemy się w tym dopatrywać głębszego i podwójnego znaczenia. Na przykład, jeżeli jednak, kochana, czytamy tutaj prawdziwą historię, nie ma tutaj żadnego podwójnego znaczenia. Czyli nie chodzi tutaj w tym, że mamy jeszcze gorliwiej głosić, gdy ktoś nas chce zagłuszyć, albo że ślepi to mogą też być osoby fizycznie niewidome, ale może to mieć wymiar duchowy. Nie tutaj, nie w tej historii. Jest to prawdziwe zdarzenie. Innymi razy czytamy, że gdy nas ludzie uciszają, że mamy być bardziej posłuszni Bogu aniżeli ludziom. Jeżeli oni nam zakażą mówić o Chrystusie, tak, to wtedy jak najbardziej mamy to robić. Wielokrotnie Jezus mówił też, że macie oczy, a nie widzicie, w sensie duchowym. Ale nie tutaj, droga różo, nie? To jest prawdziwe zdarzenie, prawdziwa historia, bez podwójnego znaczenia. Kolejne pytanie, Róży Wieczorek, Mateusza 21, rozdział, wersety 23 po 27. I pytanie, dlaczego faryzeusze tutaj woleli nie powiedzieć prawdy? Czy bali się, że wyjdzie na jaw ich niepewność? Mateusza 21, rozdział od 23 po 27. A gdy przyszedł do świątyni i nauczał, podeszli do niego naczelni kapłani i starsi ludy, pytając, jakim prawem to czynisz? Do Jezusa, tak? I kto dał ci tę władzę? A Jezus im odpowiedział, i ja was pytam o pewną rzecz. Jeśli mi odpowiecie, ja wam powiem, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Jana? Z nieba czy od ludzi? A oni zastanawiali się między sobą, mówili, jeśli powiemy, że z nieba, zapyta nas, czemu więc mu nie uwierzyliście. Jeśli zaś powiemy, że od ludzi, boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi, nie wiemy. On również im odpowiedział, ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. No i jeszcze raz pytanie. Dlaczego faryzeusze tutaj woleli nie powiedzieć prawdy? Czy bali się, że wyjdzie na jaw ich niepewność? Oczywiście nie bali się o to, czy wyjdzie ich niepewność, droga różo, ale bali się udzielić prawidłowej odpowiedzi, w sensie, że jest to z mocy Bożej. Faryzeusze byli ślepi, tak jak Jezus bardzo często im o tym mówił, w sensie duchowym, bo wszelkie proroctwa spełniły się na Chrystusie, wszystkie cuda, które czynił Jezus, były zapowiedziane, jednak pozostawali ślepi. Dlaczego? Dlatego, że mieli właśnie swoją pozycję. Tak? To jest tak jak dzisiaj. Kościół katolicki na przykład. Bardzo wysoką pozycję. Wykażesz im biblijnie bałwochwalstwo, pedofilię, homoseksualizm, że nie może mieć miejsca. Oni tego nie chcą przyjąć. Dlaczego? Bo mają swoją pozycję. Od tysięcy lat. Tak? Ten Kościół istnieje bardzo długo, my jesteśmy jedyni prawdziwi, mówią, mamy swoje tradycje. Nie chcą przyznać cokolwiek innego, choćby im to pokazać. To jest to samo, co robili faryzeusze. Oni nie mogli przyznać się do tego, że Jan Chrzciciel robił to z Boga, bo musieliby się przyznać do swojego błędu, musieliby pokutować, porzucić to wszystko, a tego nie chcieli, bo mieli tą pozycję nad Izraelem. Robili to też ze strachu, nie mogli na przykład zaprzeczyć, że Jan nie jest prorokiem, bo bali się właśnie tłumu. A więc najlepiej, żeby nie wyszła ich skrajność, nieprawda, kłam, powiedzieli po prostu kłamiąc, nie wiemy. To jest bardzo dobra rzecz, bo oni bardzo dobrze wiedzieli. Ale woleli powiedzieć, nie wiemy, czyli zgrywali głupich, że tak powiem. Jezus w ogóle był mistrzem, jak wiemy, jest mistrzem, był mistrzem we wszystkim, co mówił. Bo Jezus w bardzo inteligentny sposób zawsze wykazał błąd tym, którzy byli na przykład zatwardziali. Jezus bardzo wyraźnie im w ten sposób powiedział, mógłby bardzo prosto powiedzieć, że robię to z ramienia Ojca, z ramienia Boga, JHWH, Jahwe, którego wy wierzycie. Ale nie zrobił. Zwrócił uwagę im na Jana Chrzciciela. I pokazał im, że pomimo tego, że to było z Boga, nie przyjmujecie tego.
i nie chcecie to powiedzieć, że było to z Boga, to ja wam też nie powiem, jaką mocą to czynię. Tak? Kolejne pytanie, Róży Wieczorek, Mateusza 21, rozdział 45, 46 werset. Pytanie, czy przez zatwardziałość serc faryzeusze i arcykapłani, mimo że zrozumieli, że o nich chodzi, nie chcieli przyznać się do winy i okazać skruchę, tylko obmyślali, jakby tu zgładzić Jezusa. Podobne pytanie i podobny sens. Mateusza 21, rozdział 45, 46 werset. Kiedy naczelni kapłani i faryzeusze usłyszeli jego przypowieści, domyśleli się, że o nich mówił i chcieli go schwytać, ale bali się tłumów, ponieważ uważały go za proroka. Jeszcze raz to pytanie. Czy przez zatwardziałość serc faryzeuszy i arcykapłani, mimo że zrozumieli, że o nich chodzi, nie chcieli przyznać się do winy i okazać skruchę, tylko obmyślali, jakby tu zgładzić Jezusa? Dokładnie tak. Nic dodać, nic ująć. Oni sami rozumieli, że o nich chodzi. Tylko jeszcze raz, z racji na pozycję, którą nie chcieli utracić, tak samo mówię, jest dzisiaj, nie pokutowali. Nie chcieli pokazać innym, że się mylili, że są w błędzie, że uciskali tłum. Nie było w tym pokuty, nie było skruchy. Dlatego woleli zabić tego, który mówił tą prawdę, bo był niewygodny. On się stał niewygodny. Za Jezusem szli tłumy i oni tracili swoją pozycję w oczach ludzi. Tak? Dlatego obmyślali, jakby go tu zabić. Ja ci dam, tak? Ja jestem uczony w piśmie, ja jestem faryzeusz. Ty nas chcesz nauczać, tak? Także takie przykłady mieliśmy, jak ktoś był uzdrowiony ze ślepoty i mówił im o Jezusie, to mówi, to nas chcesz nauczać przed Sanhedrynem. A więc tak ta sytuacja wygląda, dokładnie jak Róża napisałaś, z racji na własną zatwardziałość serc. Nie chcieli się przyznać do winy i okazać skruchę, ale obmyśleli, jak tu zgładzić Jezusa. Dokładnie dałaś odpowiedź w tym pytaniu. Dalej Róża Wieczorek, Mateusza 22, 30. Pytanie, czy chodzi tu o wymiar duchowy, że będziemy jak aniołowie? Bo aniołami nie będziemy, tylko będziemy w ciałach uwielbionych. Czy dobrze to rozumiem? Mateusza 22, 30. Przy zmartwychwstaniu bowiem ani nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie Boga w niebie. Jeszcze raz to pytanie. Czy chodzi tu o wymiar duchowy, że będziemy jak aniołowie? Bo aniołami nie będziemy, tylko będziemy w ciałach uwielbionych. Czy dobrze to rozumiem? Kontekst mówi nam o tym, że sadyceusze byli tymi, którzy na przykład nie wierzyli w zmartwychwstanie. Było pewne stronnictwo żydowskie, które miało tam swoje wierzenia i nie wierzyło na przykład w zmartwychwstanie. Dlatego przyszli z czymś, co się mogło wydawać logiczne, bo mówią, że w prawie nam się mówi, że na przykład jeżeli żona ma męża i ten mąż umrze, a ten mąż miał braci, to taka była tradycja w prawie mojżeszowym, że brat powinien wolny tego zmarłego wziąć tą żonę, by wzbudzić mu potomstwo, by jego imię nie zaginęło. Tak to było w tradycji. No i ta kobieta rzeczywiście miała męża, który umarł i było 6 braci. Po kolei każdy się z nią żenił, bo umierał. Więc tak po kolei. No i sadyceusze mówią niby dla nich w bardzo logiczny sposób, udowadniając, że nie ma prawdy w zmartwychwstaniu, bo miało ją 7 mężów. No i teraz oni zapytują. W związku z tym, przy zmartwychwstaniu, kogo żoną będzie owa kobieta, skoro miała 7 mężów? No i Jezus bardzo wyraźnie mówi, że nie znają, 29 werset, błądzicie nie znając Pisma ani mocy Boga. Przy zmartwychwstaniu bowiem ani nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie Boga w niebie. A więc dokładnie tak napisałaś, droga Różo, jest to wymiar duchowy, bo nie będziemy aniołami. Czy my będziemy kiedykolwiek aniołami? Nie. Będziemy mieli ciało uwielbione na wzór Jezusa Chrystusa, które mogło się pojawiać, znikać, które mogło jeść, przechodzić przez ściany i pójść do nieba.
na wzór ciała Jezusa Chrystusa. Nigdy się nie staniemy aniołami. Będziemy nowym stworzeniem. O tym nam Biblia mówi. Jest to coś nowego. Tak? Dlatego w sensie będziemy jak aniołowie, no bo czy aniołowie się żenią w niebie? Wydają za mąż żenią? No nie. Dlatego na ten wzór będziemy jak aniołowie. To też zamyka wszelkie pytania cielesne typu, czy będziemy mieli stosunki płciowe, seks, gdy będziemy w ciałach uwielbionych. No mamy bardzo wyraźną odpowiedź. W ogóle nie rozumiem, jak w umyśle kogoś mogłoby to powstać, ale nie, nie będziemy mieć rodzin, nie będziemy się łączyć w pary, nie będziemy się rozmnażać. Taka jest prawda biblijna, że będziemy jak aniołowie w niebie. I to nie tylko chodzi o ludzi, którzy już umarli w Chrystusie, ale nasze zmartwychwstanie jest w momencie, gdy będziemy żywi, staniemy w okamgnieniu przemienieni, gdy Chrystus przyjdzie na obłokach. To jest nasza śmierć, naszego ciała w jednym mgnieniu oka. Śmierć, którą nie poczujemy, tak? Śmierć tego ciała, zostaniemy przemienieni po prostu na wzór Chrystusa, na wzór Jego ciała uwielbionego. To jest nasze zmartwychwstanie w nowe ciała, tak? Dlatego nas wszystkich dotyczą te słowa. Nie będziemy się żenić, nie będziemy uprawiać seks, nie będziemy uprawiać stosunków płciowych, tylko będziemy tak, jak aniołowie w niebie. Dobrze. To podkreślenie właśnie, że będą jak aniołowie, a nie, że będą, czy będziemy aniołami, tak? W tym sensie. Dobrze, dalej róża wieczorek. O, napiję się. Róża wieczorek, Mateusza, 22 rozdział, wersety od 41 po 46. Pytanie. W rodowodzie Jezusa mamy, że pochodził z linii rodowej Dawida. Dwaj ślepi we wcześniejszym rozdziale też nazywają go synem Dawida. Jezus jest synem Bożym, ale faryzeusze wtedy w to nie wierzyli. Stąd tak powiedzieli, czy jak to rozumieć? Czy możesz to omówić, Marcinie? A więc Mateusza 22 rozdział, wersety od 41 po 46. A gdy faryzeusze byli zebrani, Jezus ich zapytał: co sądzicie o Chrystusie? Czy im jest synem? Napiszcie mi tylko, czy słyszycie muzykę, bo ja tu słyszę muzykę, czy ona przeszkadza w jakikolwiek sposób. Napiszcie mi tylko tak, albo nie. Wiedział, czy to okno jednak zamknąć. No, zobaczymy, czy napiszecie mi. Więc jeszcze raz. Mateusza, 22 rozdział, 41 po 46. Gdy faryzeusze byli zebrani, Jezus ich zapytał: co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Faryzeuszów, pyta Jezus. Odpowiedzieli mu: Dawida. Nie, dziękuję Bartko. I powiedział im: jakże więc Dawid w duchu nazywa go Panem, mówiąc: powiedział Pan Panu memu: siądź po mojej prawicy, aż położę twoich nieprzyjaciół jako podnóżek po twoje stopy. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, to jakże może być jego synem? I nikt nie mógł mu odpowiedzieć ani słowa. Od tego też dnia nikt nie śmiał go więcej pytać. Jeszcze raz pytanie. W rodowodzie Jezusa mamy, że pochodził z linii rodowej Dawida. Od strony matki, tak? Jezus był synem Dawida, dlatego że Maria była w linii rodowej z Dawida, tak? Dlatego ze strony matki, jako ciało, Jezus jest potomkiem Dawida, jest synem Dawida, ale tylko i wyłącznie ze strony matki. Bo Józef nie był fizycznym ojcem, tak? Tylko sam Bóg. Dwaj ślepi we wcześniejszym rozdziale też nazywają go synem Dawida. Jezus jest synem Bożym, bo to Bóg przeniósł życie Jezusa do Marii. Nie był on spłodzony, tylko ojcem jest sam Bóg, ojciec. Jezus jest synem Bożym, ale faryzeusze wtedy w to nie wierzyli. Stąd tak powiedzieli, czy jak to rozumieć? Czy możesz to omówić, Marcinie? Jezus Chrystus, jeszcze raz, bardzo często wykazywał błędy myślowe faryzeuszy, tych, którzy nie wierzyli, by ich zawstydzić, by im pokazać pewną głębię. I tutaj Jezus również pokazuje im pewną lekcję. Również faryzeuszom dawał możliwość logicznego myślenia, zastanowienia się, zasiania jakiegoś ziarna, bo wiemy, że niektórzy faryzeusze się nawracali, tak? Mamy przykład Nikodema chociażby. Jezus właśnie ich pobudził do zastanowienia się. Mówi: jak myślicie, albo co pisma mówią, kim będzie Mesjasz, tak?
Chrystus, czyli Mesjasz, pomazanić. Oni mówią, powiedzieli mu, że będzie synem Dawida. Ale Jezus tutaj podkreśla, ale przecież sam Dawid nazywa tego swojego przyszłego potomka swoim panem. A więc daje im do myślenia, że pomimo tego, że Chrystus ma pochodzić z linii rodowej Dawida, to ma być synem Bożym, ma być kimś więcej, nie ma być tylko człowiekiem. A więc sam ich naprowadza na to. Dlatego bardzo często Jezus w innych momentach mówił, że przyszedłem po to, by czynić wolę mego Ojca. Kim jest twój Ojciec? A więc bardzo często Jezus o tym mówił, że jego Ojciec jest w niebie, że jego wolę czyni i tak dalej. Za to go znowu chcieli kamieniować. Dlatego Jezus im w tym momencie wykazał, że Mesjasz, Chrystus, nie ma być tylko potomkiem Dawida, ale ma być Synem Bożym, bo sam Dawid nazywa go swoim Panem. Rzekł Pan Panu memu, czyli Pan jako Bóg, Ojciec, mówi memu Panu. W Starym Testamencie też czytamy słowa, kto to jest Bóg Ojciec, czy znasz Jego imię, czy znasz imię Jego Syna. Także to nie jest tak, że Izraelici o tym nie wiedzieli, bo jak gdyby to później zaczęło wszystko do nich dochodzić, tak? Przez Ducha Świętego, szczególnie dla apostołów, by rzeczywiście zrozumieć, kim był Mesjasz. No bo ta wiedza musiała dojść też do apostołów. Widzimy to w wszelkich opisach, jak Jezus uciszył falę na morzu, oni padli na kolana przed Nim, kim On jest, że w ogóle i fale, i tak, i pogoda Go słucha. Oni wiedzieli, bo pisma hebrajskie mówiły, że władzę nad pogodą, nad żywiołami ma tylko Bóg. Jak możecie zobaczyć, żaden z jakkolwiek proroków nie miał takiej władzy, tak? Tą władzę ma tylko Bóg. I oni padli na kolana i rozumiecie, to po kolei do nich dochodziło. Jezus też się pytał na osobności, za kogo mnie uważają. No jedni za proroka, za Jana Chrzciciela, za Eliasza, a wy za kogo mnie macie? I tu z Ducha Świętego Piotr powiedział, Panie, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, tak? To było objawienie. I jak gdyby ono dochodziło powoli do nich, do apostołów. Nawet, zobaczcie, nawet w chwili śmierci jeszcze do końca nie rozumieli apostołowie, bo żaden z nich, jak czytamy, nie uwierzył. Nie uwierzył w zmartwychwstanie Jezusa. To jest ewenement. Dlatego, jak czytamy, Jezus im to wyrzucał, jak już zmartwychwstał i przyszedł do nich. Wyrzucał im, że nie uwierzyli. Kobiety przyszły i go zobaczyły. Także to wzrastało w nich, tak? I potem przez wylanie Ducha Świętego już naprawdę apostołowie byli utwierdzeni i to zostało w nich otwarte i tak dalej. Kojarzyli te fakty, co Jezus czynił i tak dalej. Także to są tak ważne rzeczy. A więc jeszcze raz Jezus pobudzi faryzeuszy do myślenia przykładem słów Dawida, rzekł Pan Panu memu, wskazał, że Mesjasz miał być kimś więcej niż tylko potomkiem z linii rodowej Dawida, ale że ma pochodzić z nieba. Tak? Jest to Pan, do którego mówi mój Pan. No i wtedy, gdy badamy Pisma, mogliby dojść do słów, że no, czy znasz Boga, jakie jest Jego imię, jakie jest imię Jego Syna. To nam mówi bodajże Psalm. Dobrze, jedziemy dalej. Róża Wieczorek, Mateusza 23, rozdział 39, werset. Pytanie, czy chodzi tu o powtórne przyjście Jezusa i resztkę Izraela? Mateusza 23:39. Oto wasz dom, mówię wam bowiem, odtąd nie ujrzycie mnie, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Jeszcze raz pytanie, czy chodzi tu o powtórne przyjście Jezusa i resztkę Izraela? Tak, na 100% tak. Jest to swoiste proroctwo, które wypowiedział Chrystus, że powróci i że więcej go nie zobaczą aż do tego momentu, kiedy powróci, ale zobaczą go ponownie dopiero wtedy, gdy w niego uwierzą jako Mesjasza i powiedzą właśnie te słowa błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Jest to swoiste uwierzenie przez Izrael, że Jezus Chrystus był Mesjaszem. Chodzi tutaj jak najbardziej o przyjście Jezusa, chodzi tutaj jak najbardziej o resztkę Izraela, tą część, jedną trzecią, która uwierzy po wylaniu Ducha Świętego. I dopiero wtedy go zobaczą, gdy będą pokutować, tak, Antychryst wyruszy ze swoimi wojskami, by tą resztkę zgładzić, wtedy przychodzi Chrystus z nami i tchnieniem swoich nozdrzy zabija Antychrysta. Staje na górze, która się rozpada na dwoje, powstaje wąwóz w środku i ta resztka ucieka tym wąwozem. To mamy wszystko, kochani, opisane. Ja troszeczkę to tylko nakreślam. Zobaczmy do Joela 2,32, takie potwierdzenia.
Joela, 2 rozdział, 32 werset. I stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pana, to też przypominacie sobie słowa Pawła z listu do Rzymian, właśnie Paweł tutaj powtarza te słowa. I stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pana, zostanie zbawiony. Bo na górze Syjon i w Jerozolimie będzie wybawione, jak powiedział Pan, to jest w resztkach, które Pan powoła. To tutaj dosłownie oznacza Izraela, że zostaną zbawieni, kiedy wezwą imienia Pana, a więc kiedy uznają Jezusa Chrystusa, że był tym prawdziwym Zbawicielem, prawdziwym obiecanym Mesjaszem. I wtedy czytamy, na górze Syjon w Jerozolimie będzie wybawienie, więc góra Syjon i Jerozolima będzie wybawienie, dotyczy to Izraela, Joela dotyczyła w ogóle Izraela. I jak powiedział Pan, to jest w resztkach, które Pan powoła. Także jak najbardziej tak napisałaś, chodzi tutaj o powtórne przyjście Jezusa i zbawienie resztki Izraela. Po to mamy w ogóle wielki ucisk, który przyjdzie, po to, by pobudzić, by do pokuty resztkę właśnie Izraela. 2/3 według proroctw narodu Izraela zginie w wszelkich potyczkach, które będą miały miejsce na ziemi. Na 1/3 ruszy cały świat, jak gdyby wojska z antychrystem, by ich zniszczyć. Wtedy oni się nawrócą przez wylanie Ducha Świętego, uznają Jezusa za Mesjasza i to jest ten moment, kiedy Chrystus schodzi tutaj i ochrania, niszczy antychrysta i w tym momencie, to jest drugie przyjście, zasiada na tronie w Jerozolimie na 1000 lat razem z nami. Tak? I jest sąd nad Izraelem, między innymi. To jest cały sens, to jest cały cel wielkiego ucisku i 1000-letniego panowania Jezusa Chrystusa na ziemi. Jeszcze sobie przeczytamy Zachariasza. Zachariasza 12, rozdział, wersety od 9 do 12. Także zawsze pamiętajmy, wielki ucisk nie dotyczy oblubienicy. Nie jest on po to, by nas skruszyć, bo nie ma powodu skruszyć tych, którzy uznali Jezusa za Zbawiciela, którzy wyprali swoje szaty w krwi baranka. Nas nie trzeba już uciskać, bo my uwierzyliśmy, przyjęliśmy Chrystusa. Uciskać trzeba tych, tak nam mówi to Biblia, że ucisk, wielki ucisk jest uciskiem Jakuba. Jakub to Izrael. Dlatego jest to, tak, bo Bóg zmienił imię Jakuba na Izrael. Jest to ucisk Izraela, dlatego że jest odstępczy, dlatego że odrzucił Jezusa. Dlatego, żeby go ucisnąć, pokazać, by zrozumiał po tym przez wylanie ducha, że Jezus był Zbawicielem. Gdy to uznają, spełni się to proroctwo z Mateusza 23:39. Nie zobaczycie mnie więcej, aż nie powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. To jest to. To jest ten moment, to jest to znaczenie. Zachariasza 12, wersety od 9 do 12. I stanie się w tym dniu, że będę zmierzać do zniszczenia wszystkich narodów, które wyruszą przeciwko Jerozolimie. To jest to, co wam mówię. Antychryst wyrusza z wojskami całego świata, by zniszczyć resztkę Izraela. W ogóle szatan zawsze chciał zniszczyć Izrael, jak wiemy, przez Holokaust, II wojna światowa, by te obietnice Boże nie doszły do skutku. Bóg zawsze ochraniał swój naród, chociaż jest on odrzucony dzisiaj, by nie został on zgładzony. W 1948 roku powstało znowu państwo Izrael, pomimo wszelkich starań Hitlera i III Rzeszy. Tak? Nie udało się, bo Bóg nad tym czuwa. Ale tu jest kolejny moment, kiedy już ostatecznie szatan chce zgładzić naród izraelski, którego dotyczą wszelkie obietnice. I tutaj czytamy, że stanie się w tym dniu, że będę zmierzać do zniszczenia wszystkich narodów, które wyruszą z Antychrystem przeciwko Jerozolimie. I tutaj dlaczego się nawróci ta resztka i wyleje na dom Dawida, na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Wtedy zaczną pokutować. Ta resztka wybrana przez Boga, który wie, że oni uwierzą. Bóg wylewa na nich Ducha Świętego. Oni rozumią, przyjmują Chrystusa, pokutują. Będą i wtedy, to jest to, Jezus mówi, nie zobaczycie mnie więcej, aż nie powiecie błogosławione. Jak powiedzą to, uznają Chrystusa, to zobaczcie, co się dzieje. Będą patrzeć na mnie, którego przebili. Dlaczego? Bo Izrael, Żydzi zabili Jezusa rękami Rzymian, tak? A więc będziecie patrzeć jako potomkowie tych, którzy mnie zabili, tak? Będą patrzeć na mnie, którego przebili, będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka, będą gorzko płakać nad nim, jak się płacze gorzko na pierworodnym, a więc pokuta, uznaliśmy Jezusa za Mesjasza, to tyle wieków, to nasi praojcowie zabili, pokuta, zrozumienie, przyjęcie Chrystusa jako Mesjasza. W tym dniu będzie wielki lament w Jerozolimie, a więc ta pokuta
jak lament w Hadarimon na równinie Megiddo. Ziemia będzie lamentować każdy ród osobno, ród domu Dawida osobno, jego kobiety osobno, ród domu Natana osobno i jego kobiety osobno i tak dalej. Tak? Tak to wszystko wygląda. Także jeszcze raz, czy chodzi tu o powtórne przyjście Jezusa, resztkę Izraela? Jak najbardziej, droga Różo. Na 100% tak. Monika Jędrzejczak. Mateusza 21:21. Pytanie, jak ma się ten werset do dzisiejszych cudów i uzdrowień? Mateusza 21:21. I wszystko, cokolwiek poprosicie w modlitwie, wierząc, otrzymacie. Dzisiaj jest wielka tendencja do tego, by uzdrawiać, oczywiście w kręgach tylko i wyłącznie charyzmatycznych. I jeżeli się to komuś nie dzieje, czyli w sensie, że nie staje uzdrowiony, nie wstaje z wózka, nie wiem, co tamkolwiek się mówi, albo ty masz za małą wiarę. Kochani, jak czytamy wszystko, cokolwiek poprosicie w modlitwie, wierząc, otrzymacie. Gdyby tak sprawa wyglądała, to gdybym ja się pomodlił, przeszłoby mi problemy z okiem, przeszłoby mi problemy z gardłem, przeszłoby mi jakiekolwiek problemy, Beatka Kiedrowicz wstałaby z wózka. Kochani, nie o to chodzi, że my mamy prosić o swoje uwolnienia, uzdrowienia. My mamy prosić o to, co możemy zrobić dla Boga w tym kontekście, by to umożliwił. W tym kontekście, by była Ewangelia głoszona. W tym kontekście, kochani, wiara w Jezusa Chrystusa uzdrawiała. Nie w to, że ja się mocno, ja już o tym mówiłem, zepnę, jak mocno uwierzę, uwolnienie, to mi się to zdarzy. Nie, to są jakieś mantry pogańskie w ogóle i dziwne. Uzdrowienie, jakiekolwiek się działy w czasach Jezusa, były z tego, że ktoś uznał go za kogo? Za Mesjasza. Tak, tutaj mieliśmy ten przykład, dwóch ślepych wołało, zmiłuj się nad nami, synu Dawida. Co się stało? Uwierzyli, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem, tym z linii Dawida. Kobieta, która złapała Jezusa za skrawek szaty, pomyślała sobie, że jak tylko złapię go za szatę, to będę uzdrowiona. A o co chodzi? Znowu wierzyła i widziała w Jezusie Zbawiciela i wiedziała, że jak go tylko dotknie, zostanie uzdrowiona. A więc nie chodziło o jak dużo tej wiary, tylko że uwierzyła, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Innym razem Samarytanka poprosiła o uleczenie swojej córki. I Jezus po prostu na początku nie chciał, bo mówi, nie rzuca się chleba psom. To też omawialiśmy wcześniej. Ale ona dalej się naprzykrzała i on zobaczył w niej wiarę. Samarytanka, która nie była Izraelitką, uwierzyła, że on jest Mesjaszem. I powiedział Jezus, według twojej wiary tak się stanie. Nie, że ja się mocno jeszcze raz zepnę, tylko, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem. To jest cały sens. I dzisiaj, gdyby tak rzeczywiście było, że wszyscy mamy być uzdrawiani, kochani, to nikt z nas nie chorowałby, nie byłoby raków, nie było nawet starości, bo to wszystko byłoby przez naszą wiarę w Jezusa Chrystusa. Po prostu raz proszę w modlitwie, tak, i Beata Kiedrowicz staje z wózka. Nie ma takich rzeczy, kochani. Wszelkie, jeśli chodzi o cuda, były w proroctwach, dotyczyły Mesjasza, więc Jezus Chrystus, gdy przyszedł, to wszystko się miało dziać na potwierdzenie tego, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem. Tylko po to to istniało, tylko po to Jezus czynił cuda, by pokazać, że jest od Boga, że jest Mesjaszem. Według proroctw miał to czynić i tak też się działo. Tą samą moc dał Jezus swoim apostołom, bo było to znowu dowód na to, że zbory, które się tworzą, są Boże. Że jest tam moc Boża. Gdy to wszystko się stało, mówiliśmy ostatnio o otworzeniu drogi, te klucze, które symboliczne dostał Piotr, otworzył drogę do zbawienia poganom. Tak? Oni również tam było mówienie językami i tak dalej. Wszystko to był dowód Boga, że On to robi. Jednakże później, dopóki żyli apostołowie, to się działo, chociaż coraz mniej, bo bardzo dobrze wiecie, że Tymoteusza nie uzdrowił Paweł, tylko napisał mu, by po trosze pił wina z wodą. Nie uzdrowił go, nie ogłosił niczego, tak? W jednej z podróży misyjnych Paweł zostawił ciężko chorego współpracownika, już nie pamiętam jak się nazywa, ale powiedział, że zostawił go tam w pewnym mieście, bo był bliski śmierci. Dlaczego go nie uzdrowił? Także Jezus, sam Paweł mówił, że prosił Chrystusa trzykrotnie o to, by zabrał cierń z jego ciała i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wygasało powoli, aż do śmierci apostołów.
My chodzimy według wiary, nie widzenia. Kochani, jakbyśmy byli uwalniani z wszystkiego, to nasze ciało by się nawet nie starzało, nie dostawalibyśmy żadnych chorób, nie umieralibyśmy. Jeżeli te grzechy, tak niektórzy twierdzą, że ranami Chrystusa jesteśmy uzdrowieni, ale co nasze ciało? No nie, bo od zawsze wszyscy pierwsi chrześcijanie do dzisiaj umierają. Nawet ci, którzy rzekomo, i bardzo mocno to podkreślam, rzekomo uzdrawiają, również się starzeją albo zostają poważne choroby i umierają. Nie jest to życzeniem Boga, jest to, byśmy żyli wiecznie i bez chorób, ale to się stanie dopiero, gdy będziemy mieli ciało uwielbione. Bo to ciało nasze fizyczne nie zostało uwolnione z grzechu. Tak? Wciąż mamy powiedziane, jak będziesz według ciała żyć, to zginiesz, według ducha masz życie wieczne. Przy nowym ciele uwielbionym mamy powiedziane dopiero wtedy, błogosławieni, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu, czyli przy naszym ciele uwielbionym, bo nad nimi śmierć już nie ma władzy. Wtedy ta ofiara Jezusa będzie w pełna. Jego efekt, czyli to nowe ciało, które jest poza grzechem, poza karą śmierci, starzeniem się i tak dalej, tak? Natomiast dzisiaj oczywiście możemy się modlić jak najbardziej, Bóg wciąż uzdrawia, ale nie w taki głupi, to podkreślę naprawdę, głupi sposób, jak to czynią dzisiaj charyzmatycy. Wychodzą na ławki, nagle wszyscy mają za krótkie nogi i wszystkim wydłużają nogi. Straszne cuda. I inne rzeczy, które po prostu są nie do pomyślenia dla mnie. Tak samo dzieje się w katolicyzmie, moi drodzy. Oni mają również rzekome cuda. Możecie sobie to sprawdzić. A więc to nie jest znakiem, że tam jest Bóg. Bo ktoś może powiedzieć, ale to jest znak, że dzisiaj na przykład, nie wiem, w protestantyzmie jest Bóg, bo są cuda. Cuda są również w katolicyzmie. I to udokumentowane medycznie. Także nie jest to żaden znak, że akurat tam jest Bóg. Bo jak chociażby na przykładzie katolicyzmu możemy bardzo wyraźnie sobie wykazać, że ich głoszenie, ich wszystko co robią jest bałwochwalcze, jest poza Bogiem i czeka ich zagłada. Tak? A więc Bóg się nie może przyznawać do nich cudami. Ale co się dzieje? Za cudami idą ludzie. Ludzie nie idą za prawdą biblijną, ludzie idą za cudami. Tak samo było za czasów Jezusa. Ci, którzy się chcieli najeść, tylko szli za Nim, a jak powiedział im coś, co nie mogli znieść, odeszli. Oni nie chcieli prawdy Biblii, no nie chcieli zbawienia, które tak by wymagało porzucenie czegoś, zrozumienie, pokutowanie, tylko chcieli się najeść, a później zabili Jezusa. Dlaczego? Bo nie spełnił ich oczekiwań, bo nie uwolnił ich z niewoli Rzymian. Oni byli pod zaborem rzymskim. Tego nie zrobił, oni tego chcieli właśnie dla siebie, tych wszystkich rzeczy. Nie, że my coś źle robimy i to trzeba zmienić, tylko dla siebie. No i ile dzisiaj jest chrześcijan, którzy tylko przychodzą do Chrystusa tylko po to, by właśnie to wszystko oglądać, te cuda, mówić językami i wiele innych rzeczy. Ilu jest takich? Tak? Także tak to wygląda. Cuda uzdrawiania były znakiem, że Jezus jest Mesjaszem, znakiem, że apostołowie byli wybrani przez Jezusa. Nie znaczy to, że nie mamy prosić o uzdrowienie i nie znaczy to, że nie możemy zostać uzdrowieni. Możemy jak najbardziej. Mamy prosić z wiarą, ale wcale nie znaczy to, że zostaniemy uleczeni. Tak? A więc nie ma takiego czegoś na przykładzie tego wersetu, który wcześniej podała, czy to nawet tutaj podałeś ty. Tak, podałaś Moniko. Wszystko, cokolwiek poprosicie w modlitwie, wierząc, otrzymacie. Tak? Że nie można się spodziewać, że automatycznie jak Batka Kiedrowicz się pomodli o to, by już nie była sparaliżowana, by wstała z wózka, tak? Może się o to modlić, to się może stać, ale nie znaczy, że musi. Mamy tutaj też przykład Elżbiety, jeśli chodzi o wytrwałość w modlitwie, prosiła o dziecko, to zostało spełnione. Także wytrwałość w modlitwach jak najbardziej, proszenie jak najbardziej, Bóg uzdrawia jak najbardziej, ale nie dzieje się to zawsze i nie zależy to, dlatego że się to nie dzieje zawsze, nie znaczy to, że ktoś miał za małą wiarę. Jeśli Bóg widzi sens w czymś takim, to to zrobi. Bóg jest suwerenny. Na Bogu nie możesz wymusić czegoś. I nie działa to tak jak za czasów apostołów, że nawet przepaski Pawła uzdrawiały. To był tamten czas i to było na tamten czas, nie na dzisiaj. Po prostu nie na dzisiaj. My mamy całe słowo spisane dzisiaj, mamy chodzić według wiary, a nie widzenia, jeszcze raz. Tą całą mamy prawdę objawioną. Wcześniej już mówiliśmy sobie, że te kręgi, często charyzmatyczne, odchodzą coraz bardziej od Biblii. Kobiety, pastorzy,
Kierujmy się tylko duchem, że Słowo Boże to jest tylko, wiecie, to jest tylko litera, która zabija. Albo na nowo spiszmy Biblię, złoty pył leci z nieba, wychodzą z ciał w nocy, idą do nieba. To są to wszystkie ich herezje. Jak zobaczycie, te ich wierzenia łączą się bardzo z ruchem wiary. A co to jest ruch wiary? Możecie sobie sprawdzić, jeszcze sobie nie sprawdzaliście, skąd to pochodzi, jacy ludzie to założyli, którzy byli spirytystami, okultystami i tak dalej. Także tak to wszystko wygląda. Dobrze, Arek Ferenti, Mateusza 19:28 i to jest łączone pytanie, Mariola Korsak również o to zapytała. Pytanie, czy te 12 tronów to część tych 24 tronów z objawienia Jana 4:4 oraz 24. A więc na początku Mateusza 19:28. A Jezus im powiedział, zaprawdę powiadam wam, że przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały i wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie na 12 tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. No i pytanie jest, czy te 12 tronów to część z tych 24 tronów z objawienia Jana 4:4 na początku. Więc tutaj Jezus mówi do apostołów, że zasiądą na 12 tronach i będą sądzić Izrael. Natomiast w objawieniu Jana czytamy o 24 tronach. Czy to jest to samo? Więc objawienie Jana 4:4. Wokoło tronu były 24 trony. Wokoło tronu Bożego, tak? Były 24 trony. Na tronach widziałem siedzących 24 starszych, ubranych w białe szaty, a na ich głowach złote korony. I 20 rozdział, 4 werset. Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich i dano im władzę sądzenia. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu Słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę. I ożyli i królowali z Chrystusem 1000 lat. Więc jeszcze raz pytanie. Czy te 12 tronów, o których mówił Jezus Mateusza, to część z tych 24 z objawienia Jana? Jak najbardziej, tylko teraz dlaczego tak odpowiadamy. Zobaczmy na początku do Księgi Sędziów, Stary Testament. Teraz troszeczkę naprowadzę. A więc mamy 5 ksiąg mojżeszowych, jak szybko sędziów znaleźć. Po powtórzonego prawa mamy Jozłego, po Jozłego jest sędziów. Bo ja miałem zawsze na przykład problem ze znalezieniem Księgi Sędziów, a jest łatwo w ten sposób. Może się to komuś przyda, co powiedziałem. Sędziów 2:18. Albo trochę więcej, od 17. Lecz także swoich sędziów nie słuchali, ale uprawiali nierząd z obcymi bogami, oddawali im pokłon. Szybko zboczyli z drogi, którą kroczyli ich ojcowie. Słuchający przykazań Pana, ci tak nie postępowali. A gdy Pan wzbudzał im sędziów, to Pan był z każdym sędzią i wybawiał ich z rąk ich wrogów przez wszystkie dni sędziego. Pan bowiem litował się nad jękiem z powodu tych, którzy ich uciskali i trapili. Jednak po śmierci sędziego odwracali się i psuli się bardziej niż ich ojcowie, chodząc za cudzymi bogami i służąc im oraz oddając im pokłon, nie odstępowali z swoich czynów ani od swojej upartej drogi. Wcześniej w narodzie izraelskim, po Mojżeszu, Bóg powoływał sędziów po Jozłem. Ci sędziowie właśnie wyprowadzali z wszelkich niewoli naród izraelski i tak dalej. Natomiast te czasy minęły, ale Izajasza w proroctwie mówi nam coś takiego. Izajasza, 1 rozdział. Izajasza, 1 rozdział, 26 werset. I przywrócę, jest bardzo ważne, no bo ten okres sędziów się skończył, ale proroctwo mówi, przywrócę twoich sędziów. Tak jak dawniej, do narodu izraelskiego tych sędziów, tak dawniej twoich doradców jak na początku. Potem nazwą cię miastem sprawiedliwości, miastem wiernych. I tutaj jak sobie zobaczymy do kontekstu tych słów z objawienia 4:4, bo czytaliśmy tutaj w 4:4, wokoło tronu były 24 trony. Na tronach widziałem siedzących 24 starszych, ubranych w białe szaty, na ich głowach złote korony. I kontekst 10-11 werset.
To jest bardzo ważne, bo chcemy dojść do tego też teraz, a któż to są ci 24 starszych, którzy siedzą na 24 tronach i jak ich połączyć z 12 tronami apostołów? Tak? No bo zwróćcie uwagę, że nigdzie indziej, czyli na przykład w Księdze Objawienia, nie znajdziecie określenia 12 tronów, tylko te 24 trony na przykład. 10, 11 werset. Upadło 24 starszych, kim oni są? Przed zasiadającym na tronie i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków i rzucało, to jest ważne, rzucało swoje korony przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie, wziąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z Twojej woli trwa i zostało stworzone. Zapamiętajmy sobie na razie ten fakt, że rzucają swoje korony przed tronem Chrystusowym. I jeszcze kontekst, 5 rozdział 8 do 10. Byśmy już zobaczyli, kim oni są. A gdy wziął księgę, cztery stworzenia i 24 starszych, tak, upadło przed barankiem. Każdy z nich miał harfę, złote czasze pełne wonności, którymi są modlitwy świętych. I śpiewali nową pieśń. Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zapity i teraz odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami i będziemy królować na ziemi. Tutaj macie odpowiedź, kim są ci 24 starszych. Są to ci, którzy zostali odkupieni dla Boga przez krew, tak, kogo? Jezusa Chrystusa, z każdego plemienia, czyli podkreślamy, i jest to podkreślone, że nie chodzi tutaj tylko o naród izraelski, ale jest to z każdego plemienia, języka, narodu, i że uczyniłeś nas dla naszego Boga królami, kapłanami i będziemy królować na ziemi. A więc kim są 24 starszych? Oblubienica, my wszyscy. Dlatego czy apostołowie wchodzą w skład jakiejś innej oblubienicy, jakiegoś innego opisu? Nie. Jesteśmy w tym samym miejscu, co apostołowie. Dlatego, że możemy sobie chociażby czytać słowa Piotra. Pierwszy Piotra. Więc jeżeli ktoś nie wiedział, kim jest albo są ci 24 starszych, no to teraz już wiecie. Te opisy, co oni sami mówią, są dla nas zrozumiałe. Wykupieni przez krew baranka, z każdego plemienia, języka i dano im władzę królowania. Dotyczy to nas wszystkich w Jezusie Chrystusie. List Piotra, co sam Piotr powiedział, drugi rozdział, pierwszy list Piotra, drugi rozdział, wersety od 4 do 10. Zbliżając się do niego, do kamienia żywego, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale przez Boga wybranego i drogocennego. I wy sami, mówi Piotr do nas, do zboru wtedy, ale dla nas wszystkich, którzy jesteśmy w Chrystusie, jesteście budowani w duchowy dom, stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego mówi Pismo: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Dla was więc, którzy wierzycie, jest on cenny, dla nieposłusznych zaś ten kamień, którzy odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym, kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla tych, którzy nie wierzą, nie wierząc spotykają się o słowo, na co też są przeznaczeni. I teraz podkreślenie, o kogo chodzi, właśnie jeśli chodzi o tych 24 starszych, czyli że to wszyscy jesteśmy my, dlatego że Piotr mówi: wy jesteście rodem wybranym, królewskim, kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, czyli odkupieni ziemi krwią, tak czytaliśmy, tak? Ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości. Wy, którzy kiedyś nie byliście ludem, tak? Czyli z wszystkich narodów, poganie, jak i Żydzi. Teraz jesteście ludem Bożym. Wy, którzy kiedyś nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz miłosierdzia dostąpiliście. Piotr, któremu powiedział Jezus, między innymi, że wy zasiądziecie na 12 tronach, mówi do nas, czyli pokazuje, że jesteśmy jednym w tym, tak? Bo mówi, że wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem. Dotyczy to zarówno jego, jak i nas, no bo przecież nie ma innego królestwa. 12 apostołów nie będzie tworzyć jakiegoś innego królestwa niż my. Paweł bardzo wyraźnie napisał, że w Jezusie Chrystusie nie ma już Żyda ani Greka, ale jesteśmy wszyscy jednym w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie,
Pamiętajmy, że nie ma już różnicy, jeżeli Jezus mówi bardzo wyraźnie, mam i drugie owce, które muszę przyprowadzić. Będzie jedna owczarnia, jeden pasterz. Te drugie owce to poganie. Jezus właśnie dał te klucze symboliczne Piotrowi, który otworzył i połączył te dwie owczarnie, czyli drugie owce weszły do jednej owczarni, czyli poganie. Tworzymy jedno ciało Chrystusa, jedną oblubienicę, zarówno nawróceni Żydzi, jak i my nawróceni z pogan. Jesteśmy narodem królów i kapłanów, jesteśmy symbolicznie przedstawieni jako 24 starszych, którzy zasiadają na 24 tronach wokół tronu Bożego i rzucają te swoje korony, które otrzymaliśmy, uznając potęgę Jezusa Chrystusa, że my tylko współkrólujemy, współ jesteśmy kapłanami, a nie mamy jakąś władzę. Tutaj zrozumienie tego wszystkiego, co o władzy mówił Jezus Chrystus. Dostaniemy ją po to, by usługiwać. My nie będziemy siedzieć i, rozumiecie, jeść sobie tłuste potrawy i brać cześć, nie wiem, wszystkich, którzy żyją. My po to tą władzę będziemy mieć, by usługiwać. Tak jak Chrystus pokazywał, o co chodzi we władzy. I symbolem tego jest zdjęcie naszych koron przed Jezusem Chrystusem, uznając Jego władzę. Tak czy inaczej, 12 tronów to to samo, co 24 tronów z objawienia i w skład tego wchodzą zarówno apostołowie, jak i my wszyscy, którzy jesteśmy w Chrystusie, tworzymy oblubienicę Jezusa Chrystusa. Jeszcze tutaj Areczek zadał pytanie, czy w skład 12 apostołów, czy to Maciej, czy Paweł? Bo na pewno nie Judasz. Oczywiście, że nie Judasz, dlatego jak widzimy, apostołowie rzucali losy o to, kto ma wejść do tego zbioru 12 apostołów i los padł na Macieja. I kochani, tam bardzo wyraźnie apostołowie mówią, że apostołem Jezusa może być tylko ten, kto z Nim chodził. To jest bardzo ważne, kochani. Nie przygotowałem sobie tego fragmentu, ale sobie znajdźcie fragment, który mówi o wybraniu Macieja jako apostoła 12. Tam sobie zobaczycie, że apostołowie powiedzieli, że musi to być osoba, która chodziła i widziała Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Dlatego poczet 12 apostołów został zamknięty. Nie ma żadnej sukcesji, tak dzisiaj mówią katolicy, że papież to jest kolejny następca Piotra. Nie, było 12, nie więcej. 12 apostołów Jezusa Chrystusa. Natomiast apostoł Paweł został powołany jako apostoł dla narodów. On nie wchodzi w poczet 12 apostołów. Dlatego, że nie żył razem z Jezusem, nie widział go, jednak jest apostołem, bo powołał go przez widzenie, widział Jezusa, ale tylko przez widzenie, powołał go sam Jezus Chrystus, by stał się apostołem dla narodów, czyli stał się swoistym 13 apostołem, ale nie wchodzi w grono 12 wybranych apostołów Jezusa Chrystusa. Tak? Apostoł Paweł jest naszym bratem. No tak, 12 apostołów, ale oni będą mieli szczególną i zawsze mieli szczególną pozycję. Ale wciąż wchodzimy w skład tej samej oblubienicy. Także 12 apostoł to Maciej, a nie apostoł Paweł, jeśli mówimy o apostołach Jezusa Chrystusa. Dobrze. Pozwólcie, że sprawdzę czas. No, godzina 8, dobrze. Kolejne pytanie od Arka Ferenti. Pytałeś też, Arku, czy kielich odnosi się do prześladowania apostołów, czy całego kościoła, to już opowiedzieliśmy razem przy Róży Wieczorek. Jest jeszcze jedno pytanie, które też w stosunku do kielichu zadaje Agnieszka Sobczak. Także Agnieszko, czym jest ten kielich? To śmierć. Jezus mówi o chrzcie, o kielichu, którym miał wypić i mówił to samo o apostołach. Chodzi tu o męczeńską śmierć. Tak, Jezus dla woli Ojca, apostołowie dla Jezusa Chrystusa. Tym jest ten kielich, kielich śmierci. Arek Ferenti, Mateusza 21, od 42 po 44. Czy to ten sam kamień, co z Daniela 2,34? A więc odczytamy sobie Mateusza 21 rozdział. Gdzie? Jeszcze raz, Mateusz, 21 rozdział,
Od 42 po 44. Powiedział im Jezus, czy nigdy nie czytaliście w pismach, kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił, jest to cudowne w naszych oczach. Oczywiście chodzi to o Chrystusa, tak? Dlatego mówię wam, Królestwo Boże zostanie wam zabrane, mówi Jezus do Izraelitów, dla uczonych w piśmie i tak dalej. A dane narodowi, który wydaje go owoce, jaki naród? No my wszyscy z pogan, tak? Już nie jako kraj, ale jako naród, którego nie było, który czytamy, my wszyscy z pogan. A kto upadnie na ten kamień, rozbije się, jeśli chodzi o Chrystusa. Na kogo zaś on upadnie, zmiażdży go. Kiedy naczelni kapłani faryzeusze usłyszeli jego przypowieści, domyślili się, że o nich mówił, to już za daleko. No i pytanie jest, czy to ten sam kamień, co z Daniela 2,34. Przeczytamy sobie Daniela 2,34. Patrzyłeś na to, aż został odcięty kamień bez pomocy rąk i uderzył w posąg, w jego stopy żelaza i gliny i skruszył je. A więc pytanie, czy to ten sam kamień, co w Mateusza? Oczywiście, drogi Areczku, jak najbardziej tym kamieniem, który odrywa się od góry Syjonu, od góry Bożej, uderza w posąg i rozrasta się na całą ziemią, może być tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. Mamy go opisanego właśnie i w Mateusza, i w Piotra czytaliśmy jako kamień odrzucony. Ten kamień to Jezus Chrystus, który przyjdzie na ziemię, tak jak w tej wizji Daniela, rozbijając posąg, który oznacza wszystkie królestwa świata, a sam osiądzie i jego władza będzie władzą wieczną. A więc czytamy, że ten kamień rozrośnie się na całą ziemię. A więc jak najbardziej po tych wszelkich opisach tym kamieniem jest Jezus Chrystus. Czekamy, aż oderwie się od góry Syjon, uderzy w stopy posągu, czyli uderzy w tę ostatnią bestię, która stanie, z której wyjdzie Antychryst. Może i tylko wyłącznie chodzi tutaj o Jezusa Chrystusa. Ale przeczytajmy sobie jeszcze Izajasza, proroctwo z Izajasza, 8 rozdział. Od 13 do 15. Pana zastępów, jego uświęcajcie. Niech on będzie waszą bojaźnią i on waszą trwogą. On będzie dla was świątynią, ale kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla obu domów Izraela, pułapką i sidłem dla mieszkańców Jerozolimy. I wielu z nich się potknie, upadnie, rozbije, będą usiedleni, pojmani. Tutaj to proroctwo podał Jezus w Mateusza w 21 rozdziale. Mówiąc o sobie, tak? Także jak najbardziej. Rzymian jeszcze 9 rozdział. Nie ma innego kamienia, nie ma innego fundamentu, na którym coś może być budowane, tak? Gdy Jezus powiedział Piotrowi, że na tym kamieniu zbuduje, tak, kościół, to też nie mówił o Piotrze, tylko mówił o tym objawieniu, było to też dotyczyło wszystko Królestwa Bożego, Jezusa Chrystusa, tak, a nie Piotra, jak to uważają katolicy. Rzymian 9 rozdział, wersety od 31 po 33. Izrael zaś zabiegając o prawo sprawiedliwości, nie doszedł do prawa sprawiedliwości. Dlaczego? Ponieważ oni zabiegali nie z wiary, ale jakby było z uczynków prawa. Potknęli się, jeszcze raz, bowiem o kamień potknięcia. Kogo się potknęli? Jezusa Chrystusa. Na sam kamień, który znowu przyjdzie. Jak jest napisane, oto kładę na Syjonie kamień potknięcia i skałę zgorszenia, a każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Z tej góry Syjon ten kamień ma się oderwać w sensie przenośnym, obrazowym wizji Daniela jako Jezus Chrystus. Dalej Arek Ferenti. Mateusza 21,9. Padają tu podobne słowa, co w Mateusza 23,39. Dlaczego Jezus w 23 rozdziale mówi, że wróci po tych słowach, skoro lud dopiero co go tak witał, gdy wjeżdżał na osiołku? Z Mateusza 21,9. Mateusza 21,9. A tłumy, które szły przed nim i za nim, wołały: Hosanna synowi Dawida, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, Hosanna na wysokościach. Więc jest to moment, kiedy Jezus wjeżdża na osiołku do Jerozolimy i jest witany jako syn Dawida, jako Mesjasz.
I pytanie jest, padają jeszcze raz tu podobne słowa, co w Mateusza 23:39, może to odczytam. Mówię wam bowiem, odtąd nie użycie mnie, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Więc jeszcze raz padają tu podobne słowa, co w Mateusza 23:39. Dlaczego więc Jezus w 23 rozdziale mówi, że wróci po tych słowach, skoro lud dopiero co go tak witał, gdy wjeżdżał na osiołku? Dlatego, że pomimo tego, że wydawało się Izraelowi, że uznali Jezusa za Mesjasza, to jednak go ukrzyżowali. Jednak go odrzucili. Nigdy nie przyjęli Jezusa jako Mesjasza. Oni chcieli, by Jezus zrobił to, co oni chcieli, a więc uwolnił ich spod niewoli rzymskiej. Bo kochani, zawsze jak przychodził jakiś Mesjasz wcześniej, sędzia, co on robił? Przychodził wtedy, gdy naród izraelski był w jakiejś niewoli. Był ciemiężony przez jakieś ludy, albo przez Egipcjan, przez Babilończyków, przez Kananejczyków, Anakitów i tak dalej. Zawsze powstawał sędzia, który ich wyzwalał. I dla nich Mesjasz był po to samo. Ich naród był podbity przez Rzymian, pod okupacją byli Rzymian i oni chcieli tego Mesjasza, witali go, że wszedł, okej, robił to, ale po to, by ich uwolnił z tej opresji. Gdy Jezus tego nie zrobił, no to odrzucili go jako Mesjasza, uznali go jako kłamcę i powiedzieli na krzyżni, ukrzyżować go, wypuścić wam Barabasza? Nie, tego na śmierć. Odrzucili Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. Dlatego Jezus mówił, że za to, co zrobiliście, rozdział, to już tłumaczyłem, tak? 23 rozdział, 39. Mówię wam bowiem, odtąd nie użycie mnie, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Tutaj jest to znaczenie. A więc Jezus mówi o swoim drugim przyjściu i uznaniu, nareszcie uznaniu Jezusa przez naród izraelski. Tak naprawdę, przez Żydów, rozumiesz? Czyli naród izraelski miał naprawdę pojąć, że to był Mesjasz, że tutaj trzeba pokutować, że to wszystko nie tak wyglądało, jak sobie wyobrażaliśmy. Jezus mówi, że no nie zobaczycie mnie, póki tego naprawdę nie uznacie, bo tutaj niby to uznali, ale nie, bo summa summarum, tak mówię, zabili Jezusa Chrystusa. Odrzucili go jako tego Mesjasza, bo przecież by tego nie uczynili, co z nim zrobili. Dalej Arek Ferenti, Mateusza 22 rozdział, wersety od 11 do 13. Czy to znaczy, że można być pochwyconym przez przypadek? No i Mateusza 22 rozdział, 11 do 13. Ale kto z was jest największy? Czekaj, coś źle czytam. 22 rozdział, od 11 do 13. A gdy król wszedł, aby zobaczyć gości, ujrzał tam człowieka, który nie był ubrany w strój weselny. Zapytał go: przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając stronu weselnego, a on za nie mówił. Wtedy król powiedział sługom: zwiążcie mu nogi i ręce, weźcie go i wrzućcie do ciemności zewnętrznych. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. No i jeszcze raz pytanie brzmi, czy to znaczy, że można być pochwyconym przez przypadek? Nie, nie można być pochwyconym przez przypadek. Nie, nie można być wyrzuconym z nieba, już ktoś zostanie pochwycony, okaże się, że nie ma szaty i jest wyrzucony. Jest to przypowieść Jezusa Chrystusa. A więc sobie ją troszeczkę omówmy. Jezus tam opisuje obrazowo, symbolicznie, analogicznie odrzucenie Izraela jako wybrany naród. Odrzucił Jezusa, nie przyszedł na ślub, tak? Jego zapowiedziane. Więc on mówi, to wejście ludzi z ulicy, tych wszystkich biednych, nagromadźcie ich w tej sali, ale dajcie im szatę. I okazuje się, że ktoś nie miał na sobie szaty i ten oblubieniec wchodzi i mówi, jak ty tu wszedłeś bez szaty, wejście go i wyrzućcie. Jest to symbol, jest to analogia, jeszcze raz. Każdy dostaje zaproszenie. O tym czytamy, wielu zostało powołanych, niewielu wybranych, a więc każdy dostaje to zaproszenie. Ale ty możesz wejść tylko i wyłącznie, jeżeli masz szatę na sobie. Czym jest szata? Jest wypranie naszych grzechów w krwi baranka, uznanie Jezusa za Mesjasza, porzucenie naszych grzechów. Jednakże, jeżeli Chrystus przyjdzie w momencie pochwycenia, ty zostajesz zaproszony, ale nie masz szaty, czyli żyjesz w grzechach, nie stało się to wszystko, nie zostałeś nowonarodzony, pozostajesz. Tutaj ten moment, kiedy Jezus mówi, że... gdzie to było? 22, 11, 13... Zwiążcie mu nogi, ręce, wejście go, wrzućcie do ciemności zewnętrznej, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jest to wielki ucisk, nie jest to żadne piekło, jak ktoś by mógł sobie mówić. Zawsze ta ciemność i tak dalej występuje, zgrzytanie zębów tam, gdzie jest wielki ucisk.
Czyli ty nie masz szaty na sobie, przyjąłeś to wezwanie, przyszedłeś niby na te wesele, bo przyjąłeś niby Chrystusa, ale wciąż żyjesz w grzechach albo do nich powróciłeś. I Jezus, gdy przyjdzie, zobaczy, że ty wcale nie masz jego szaty, a więc nie umyłeś, nie wyprałeś swoich szat w krwi baranka. Nie masz ich i zostajesz na wielki ucisk. I tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tak? Bo jeżeli ktoś nie może zostać pochwycony przez przypadek i Jezus by tam powiedział, a nie masz białej szaty i co, go zrzuci z nieba na ziemię? Żeby, Areczku, pójść do nieba w pochwyceniu musisz być przemieniony w ciało uwielbione, a to ciało już nie umiera. My czytamy, że błogosławieni, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu, w tym przemienieniu, bo nad nimi druga śmierć nie ma władzy, a więc nie możesz być w ciele uwielbionym, pójść przez przypadek do nieba i zostać rzucony w ciele uwielbionym na ziemię. Jest to absurd, jest to bzdura. Tak? A więc to jest pewna analogia, wizja, obraz, jeżeli chodzi o przypowieść Jezusa, że już ktoś tam był na tym weselu, a był bez szaty. My jeszcze raz przyszliśmy, jesteśmy gotowi na to, każdy z nas przyjął to wezwanie, ale czy tak naprawdę wypraliśmy swoje szaty w krwi baranka? Czy porzuciliśmy grzech? Czy żyjemy dla Chrystusa? Pokutujemy każdego dnia? Czy się na nowo narodziliśmy? Tak? To będzie pokazane, gdy przyjdzie Chrystus. To będzie to, że ktoś może nie mieć tej szaty i zostaje wyrzucony na zewnątrz. To jest pozostawienie w wielkim ucisku, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Dalej Arek Ferenti, Mateusza 23. I tutaj, kochani, ja was właśnie proszę, bo za każdym razem jest jakaś pomyłka. Przeanalizujcie zawsze, bo albo rozdziały mylicie w pytaniu, albo wersety mylicie. I tutaj jest przykład, Areczku, pomyliłeś, napisałeś Mateusza 23, 23, a chodziło ci o 23, a werset 33. Zwróćcie uwagę, bo ja potem muszę się gimnastykować, szukać, o co wam chodziło. W zeszłym tygodniu było sporo tych błędów. Także zwróćcie uwagę, kochani, by zawsze pisać, to taka prośba z mojej strony. Prawidłowe rozdziały, prawidłowe wersety, żebym ja potem się nie domyślał, o co chodzi. Mateusza 23:33. Pytanie: Pan Jezus i Jan Chrzciciel nazywają faryzeuszy uczonych w piśmie wężami i pomiotem żmijowym. Czy można to połączyć z Księgą Rodzaju 3:1? Z Mateusza 23:33. Węże, plemię żmijowe. Jakże będziecie mogli uniknąć potępienia ognia piekielnego? Oczywiście nie ma tutaj ognia piekielnego. Możecie sobie jeszcze raz sprawdzić w przekładzie interlinearnym, tylko mamy w prawidłowym, w interlinearnym przekładzie tak. Jakże będziecie mogli uniknąć gehenny? I wszystko. Nie ma ani ognia słowo, ani piekło, tylko gehenna. Ale to już, tak mówiąc, nawiasem, bo gdzieś zawsze możecie się dziwić, że ja mówię jedno, a piszę drugie. Ale Arkowi chodzi o to, czy te węże, plemię żmijowe do faryzeuszy. No i pytanie, Pan Jezus i Jan Chrzciciel nazywają faryzeusze uczonych w piśmie wężami i pomiotem żmijowym. Co to jest pomiot? To jest potomstwo. To jest małe żmije, tak? Małe węże. To jest pomiot. Czyli miot, tak? Pochodzenie. Potomkowie węża. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Czy można to połączyć z Księgą Rodzaju 3:1? A więc Rodzaju 3:1. Jak najbardziej, Arku, od razu powiem, że tak. Rodzaju 3:1, a wąż, czyli diabeł, był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta polne, które Pan Bóg uczynił. Powiedział on do kobiety, czy Bóg rzeczywiście powiedział, nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu. Dlatego szatan jest zawsze opisany, czy często opisany jako wąż starodawny. Bo chociaż nie wygląda jak wąż, to wężem się posłużył, by zwieść Ewę. A więc Arek, gdy pyta, czy jak Jezus i Jan Chrzciciel nazywał faryzeuszy uczonych w piśmie wężami, pomiotem żmijowym, czy można to połączyć z Księgą Rodzaju 3:1? Tak, bo proroctwo Rodzaju 3:15, trochę dalej, mówi nam tak: i wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą. Tutaj mówi Bóg do szatana, do węża. Tą kobietą nie jest Ewa, tylko jest naród izraelski. Między twoim potomstwem, czyli potomstwem węża, a jej potomstwem, czyli potomstwem Izraela, tego prawdziwego, którym potomstwem stał się Jezus Chrystus, ono zrani ci głowę, czyli że Jezus zniszczy szatana, diabła całkowicie, miażdżąc mu głowę, a ty zranisz mu piętę. A więc szatan zranił piętę, zabijając Jezusa Chrystusa na krzyżu, chociaż tylko pięta, bo Jezus zmartwychwstał, tak? A zniszczenie szatana będzie przez
sposób symboliczny, obrazowy, jak rozgniecienie komuś głowy, tak? Jak rozgnieciesz głowę, to już to nie powstanie. Jak zmiażdżysz komuś piętę, no to tak, będzie kaleką jakkolwiek, ale będzie żył. To jest symboliczne przedstawienie tego, co się stanie. I tutaj najważniejsze jest to, że wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Dlatego tutaj Jezus przyrównał faryzeuszy, którzy się sprzeciwiali woli Bożej, które mówi, zabijaliście proroków, teraz zabili Syna Bożego, nazywa pomiotem, czyli potomstwem węża szatana, tak? Także jak najbardziej, mój drogi Areczku, nazywając Jezus, Jan Chrzciciel, faryzeuszy uczony w piśmie wężami, pomiotem rzymiowym, chodzi im o to, że pochodzą, tak Jezus często mówi, wy pochodzicie od waszego ojca diabła, tak? Nie mówcie, że jesteście z Abrahama, wy pochodzicie od waszego ojca diabła, a więc z waszego ojca to pomiot, to potomstwo, które już mamy opisane w samym pierwszym proroctwie rodzaju 3.15, które jest proto Ewangelią, która mówi nam o tym, że Jezus przyjdzie i odda swoje życie, zmartwychwstanie. A więc tak to wygląda. Pomiot żmijowy to ci wszyscy, którzy się sprzeciwiali Bogu, Duchowi Świętemu, Jego posłannictwu, zabijali proroków, zabili Syna Bożego. To jest pomiot żmijowy, pomiot szatana diabła, którzy skończą w Gehennie. Dobrze, Mariola Korsak, Mateusza 19:12. Marcinku, jak mam to zrozumieć? A więc przeczytajmy. Mateusza 19:12. Są bowiem eunuchowie, to też Agnieszka Sobczak, to też dla ciebie odpowiedź, bo to pytałaś. Mateusza 19:12. Są bowiem eunuchowie, którzy tacy wyszli z łona matki, są też eunuchowie, których ludzie takimi uczynili. Są również eunuchowie, którzy się takimi uczynili dla Królestwa Niebieskiego. Kto może pojąć, niech pojmuje. A więc o co tutaj chodzi? No podejrzewam, że Mariolko, chodzi ci o te słowa, że są również eunuchowie, bo eunuch to wiadomo, jest to osoba, eunuch to był ktoś, mężczyzna ze zmiażdżonymi jądrami. Ktoś, kto nie miał ani pociągu już płciowego, który nie potrafił się rozmnożyć, był impotentem, dzisiaj byśmy tak powiedzieli. Eunuch to impotent, tak? A więc Jezus daje taki obraz, pewien przykład, że są tacy eunuchowie, którzy się tak rodzą, na przykład jak przez jakieś kalectwo, mają zanik tam narządów rozrodczych. Mówi też Jezus, że są tacy ludzie, którzy eunuchami, czyli impotentami, stali się przez działanie innych ludzi, czyli ktoś dokonał mu kastracji. Tak się działo na przykład kiedyś, kiedy to ktoś tam w haremie, powiedzmy, pracował i mierzyli mu jądra, tak, żeby nie miał pociągu do tych kobiet, a te kobiety by z nim w jakikolwiek sposób nie spółkowały. Ale Jezus mówi, i myślę, że Mariola, o to ci chodzi, że są też eunuchowie, którzy się takimi uczynili dla Królestwa Niebieskiego. Kto może pojąć, niech pojmuje. Bardzo prosto, zaraz to podam przykładem, Mariolko, tego, co napisał apostoł Paweł. Szukam tylko, gdzie to jest. Aha, tu. Że, o co tutaj chodzi? No to może otwórzmy od razu. Pierwszy Koryntian, żebyśmy to zrozumieli. To jest bardzo proste, no ale trzeba czasami... Pierwszy Koryntian, 7 rozdział, wersety 1, 2, a potem od 7 do 9. Więc jeszcze raz, pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, wersety 1, 2. Co do spraw, o których mi pisaliście, dobrze jest mężczyźnie nie dotykać kobiety, jednak, aby uniknąć nierządu, niech każdy ma swoją żonę i każda niech ma swojego męża. 7, 9 werset. Chciałbym bowiem, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, w sensie, że Paweł nie miał żony, był kawalerem, nie był eunuchem na ciele, tak, nie miał zmiażdżonych jąder, ale był to jego wybór. I o tym wyborze mówi Jezus, że niektórzy się tak rodzą, impotentem, niektórzy zostali tak skrzywdzeni przez drugich, a są tacy, którzy dla królestwa wybrali stan bez żony, stan bez męża, by się oddać dziełu królestwa. O tym powiedział Jezus, droga Mariolo, że niektórzy sami się uczynili, nie, że ktoś sobie zmiażdżył jądra albo jakkolwiek, tylko uczynił się tak, że poświęcił się całkowicie dziele królestwa, żyje duchem, nie potrzebuje tego,
Tak, jest, Paweł jedynie mówi, że jeżeli ktoś płonie, lepiej jest, gdy mężczyzna nie dotyka kobiety, ale masz płonąć, no to wejdź w związek małżeński, byś nie grzeszył, tak? Więc o to tutaj chodzi. Ale jak Paweł pisze, chciałbym bowiem, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, czyli bez kobiety, ale każdy ma swój własny dar od Boga, jeden taki, a drugi inny. A do nieżonatych i wdów mówię, dobrze będzie dla nich, jeśli pozostaną tacy jak ja. Więc to jest właśnie to, że niektórzy no, mają, wiadomo, ten pociąg i tak dalej, ale wybierają życie całkowicie poza małżeństwem, skupiając się na dziele królestwa. Paweł tak zrobił właśnie, tak? I Paweł też mówi coś takiego, że ze względu na to, że dni są złe, my wiemy, jak daleko żyjemy, za niedługo przychodzi Chrystus, a niektórzy chrześcijanie, zamiast skupić się dziełem królestwa, tu szukają właśnie tej drugiej połówki. Ja nie mówię, że to jest złe, ale czasami może to odwieźć nawet, tak, bo ktoś goni tam za czymś, ale jeszcze raz nie chcę, by to było źle zrozumiane, bo nie ma w tym nic złego. Tylko Paweł mówi, czy dobrze jest, jak ktoś zrobi tak jak ja, poświęci się dziele królestwa, bo czasy są bardzo późne, zaraz przyjdzie Chrystus, tak? Więc nie ma to już takiego znaczenia, bo i tak będziemy przemienieni i tak dalej, tak? A więc warto się nad tym zastanowić, ale jak ktoś ma płonąć, niech wejdzie w związek małżeński, jak najbardziej, nie jest to nic złego. I o tym tak czy inaczej mówi Jezus, że niektórzy dla królestwa uczynili się eunuchami, nie miażdżąc sobie na przykład jądra, ale wybierają drogę bez żony, bez męża, by się poświęcić dziele królestwa. Grzegorz Wojtowicz. Mateusza 19, rozdział, wersety 24 po 26. W jakim sensie to, co u ludzi niemożliwe, u Boga jest możliwe? Więc Mateusza 19, 24 po 26. Mówię wam też, łatwiej jest wielbłądowi, czy ja dobrze czytam? Tak, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Jego uczniowie to usłyszeli, zdumieli się bardzo, pytali, któż więc może być zbawiony? A Jezus, spojrzawszy na nich, powiedział im, u ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. No i pytanie brzmiało, w jakim sensie to, co u ludzi niemożliwe, u Boga jest możliwe. Jest to bardzo proste. Musimy narodzić się na nowo, narodzić się z Ducha Świętego. Wiele osób nie potrafi porzucić swoje grzechy, nie potrafi wyjść z narkotyków, nie potrafi wyjść z alkoholizmu, nie potrafi wyjść z cudzołóstwa, z wszelkich innych rzeczy. Dopiero staje się to możliwe, gdy przychodzimy z pokutą do Jezusa Chrystusa, naprawdę prosimy o to. Naradzamy się z Ducha Świętego, żyjemy w zgodzie z Duchem Świętym. To jest bardzo, bardzo ważne, tak? Czyli jeżeli będziesz żył ciałem i jego pożądliwościami, o tym czytamy na przykład w liście do Galatów, kto czyni te postępki ciała, Królestwa Bożego nie odziedziczy, ale duchem mamy zwyciężać ciało. Więc co to znaczy żyć duchem? No to jest działanie Boga w naszym wnętrzu. Jest to nowonarodzenie, jest to życie zgodnie z duchem, czyli jest to działanie Boże. Tak? Ktoś mówił, że nie potrafił pornografii porzucić, narkotyków, pijaństwa. W jednym momencie, gdy się nawrócił, nowo narodził, to mu zostało zdjęte. Jakkolwiek, jest to działanie Boże. A więc Jezus podkreśla, bo się pytają, no to kto może być zbawiony? Ani bogaty nie może być, ani taki. Jezus podkreśla, że to są wszystko działania cielesne. Dopóki się nie narodzisz z Ducha Bożego, dopóki nie zaczniesz żyć i prowadzić się Duchem Świętym, te wszystkie cielesne rzeczy będą żyły w Twoim sercu. I wtedy nie będziesz zbawiony, bo zawsze będziesz albo pożądał seksualnie, robił to, co nie należy, albo właśnie te narkotyki, pijaństwo, cokolwiek innego. Jak będziesz chciałem żyć, jak tylko uwierzysz w Chrystusa cieleśnie. Ale u Boga jest możliwe, jeżeli ty się na nowo narodzisz, żyjesz w zgodzie z tym duchem, oczyszczasz się, uświęcasz, studiujesz słowo, żyjesz modlitwą, żyjesz, oddałeś się Chrystusowi, wtedy jest to możliwe, bo nie żyjesz już dla swojego ciała. Wtedy tego nie rozumieli, co to znaczy na nowo się narodzić, dostać nowe serce, kierować się Duchem Świętym. A więc w tym kontekście, wtedy i dopiero wtedy jest to możliwe, u Boga wszystko jest możliwe. I właśnie w ten sposób, nie? Już nie cieleśnie, ale przez moc Ducha Świętego jest wszystko możliwe. No, napisałem sobie nowonarodzenie, życie zgodnie z Duchem Świętym umożliwia nam życie świętym życiem,
z dala od pożądania ciała, dlatego jest to działanie Boga w nas, nie nasze. Tak? Ciałem nie pokonasz ciała, bo często też o tym mówiłem, tylko Duchem Świętym, a więc działaniem Boga. U Boga wszystko jest możliwe. Cieleśnie tego nie jesteśmy w stanie zrobić, ani prześladowania znosić, ani do końca wytrwać i jak gdyby uciszyć nasze ciało, jego pożądania. Wyrugować w ogóle z siebie, bo wiemy, że w sercu mieszkają pożądania. Że są cielesne, będziemy zawsze grzeszyć, ale Duchem Świętym potrafimy nowe pożądania duchowe sobie wykreować. Jest to z działania Boga. Dalej Grzegorz Wojtowicz, Mateusza 19:28. Co rozumieć przez odrodzenie? Mateusza 19:28. A Jezus im powiedział, zaprawdę powiadam wam, że przy odrodzeniu, a więc to określenie, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały i wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie na 12 tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Jest tutaj kilka słów kluczy, a więc jeszcze raz, co rozumieć przez to odrodzenie. Podobne określenie mamy w Dziejach Apostolskich 3:21. Dzieje 3:21. Którego niebo o Jezusie musi przyjąć aż do czasu odnowienia albo odrodzenia wszystkich rzeczy, jak Bóg od wieków przepowiada przez usta wszystkich swoich świętych proroków. Powróćmy teraz do Mateusza 19:28. Teraz tu się możemy zastanawiać, kiedy to odrodzenie, czy to przy stworzeniu nowych niebios, nowej ziemi, jak Mateusza czytamy, że wszystko ma być. Trzeba powiedzieć, że nie, bo tak jak mówię, jest kilka słów kluczy tutaj w tym wersecie. A więc o jakie odrodzenie, kiedy? No to czytamy w odpowiedzi. Zaprawdę powiadam wam, że przy odrodzeniu, no i teraz kontekst tego wersetu odpowiada, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały. O jaki tron chwały chodzi? Jezus wystąpił do niebios, po zmartwychwstaniu została mu przywrócona jego chwała. Już wtedy zasiadł, zostało mu wszystko dane, to co jest na niebie, to co jest na ziemi, złożyło Chrystusowi pokłon, tak? A chodzi więc tutaj o to, zobaczmy dalej, gdy Syn Człowieczy, więc nie może chodzić o tą chwałę niebiańską, ale gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały i wy, którzy poszliście za mną, czyli my wszyscy i apostołowie, zasiądziecie na 12 tronach, kiedy się to ma stać? No w momencie pochwycenia Jezus przychodzi, zasiada na tronie chwały ziemskiej, na tronie Dawida według wszelkich obietnic. Dlaczego jest to poprawne? Mówimy, że chodzi o ten moment, bo czytamy, że zasiądziecie ze mną sądząc 12 pokoleń Izraela. Sądzenie 12 pokoleń Izraela jest na okres 1000 lat. Bo gdybyśmy mówili, że to odrodzenie to już jest przy nowych niebiosach, nowej ziemi, to tam już nikt nie jest sądzony, już nie ma. My już oddajemy te nasze korony, my jesteśmy tylko z Chrystusem, narodem świętych i kapłanów, królów kapłanów, na ten okres 1000 lat, by sądzić między innymi naród izraelski, który cieleśnie wejdzie do Królestwa Mesjańskiego. A więc jeszcze raz, to odrodzenie musi dotyczyć tego okresu, jak tutaj czytamy, kiedy ma być sądzonych 12 pokoleń Izraela, a to jest okres 1000 lat. No i wszystko pasuje, Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, na tronie Dawida w Jerozolimie i wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie na 12 tronach, to tłumaczyliśmy 12 tronów, to jest to samo co 24 trony, to jest oblubienica i będziecie sądzić 12 pokoleń Izraela. To jest okres, który my mamy, będziemy władać, królować, sądzić z Jezusem Chrystusem na okres 1000 lat. Tak więc to odrodzenie jest w momencie drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa i będzie trwało 1000 lat. Dobrze. Dobrze, już niedługo będziemy kończyć, moi drodzy. Ile to mamy? No, godzina 40. Dalej Grzegorz Wojtowicz, Mateusza 20:16. W jakim sensie jest wielu wezwanych, a mało wybranych? Mateusza 20:16. Dość dużo o tym powiedzieliśmy. Tak to ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Wielu bowiem jest wezwanych, ale mało wybranych. To właśnie o tym powiedzieliśmy chociażby na przykładzie tego człowieka bez szaty. W przypowieści Jezusa, który został wyrzucony do ciemności. A więc każdy dzisiaj otrzymuje możliwość, wezwanie, możliwość pójścia za Chrystusem. Ale wielu odpada, nie robi tego, nigdy się na nowo nie narodziło, robi to z jakichś
dziwnych pobudek, może cudów, może jakichś rzeczy, tak czy inaczej nie porzuca grzechu, trwa w nim. Więc nie ma tej białej szaty na sobie, nie obmył swoich czynów w krwi baranka. To jest symbol białej szaty, jest to, że ty nie grzeszysz, obmyłeś swoje, jak jest coś wyprane, to już nie jest brudne. A jak ty trwasz w grzechu, który Biblia mówi, że to jest śmierć, to masz brudną szatę. Szata Chrystusowa biała, jak symbol, nasza biała szata to jest symbol ubrania się w Chrystusa, to nie może być zabrudzone. A więc jeśli nie masz tej szaty, którą jest Chrystus, tak, w czystości, nowonarodzeniu, uświęcaniu się, no to zostajesz odrzucony, tak? I w tym sensie wielu jest wezwanych, ale mało wybranych, bo tylko niektórzy, nieliczni, idą tą wąską ścieżką, przechodzą przez wąską, ciasną bramę, tak? I będą mieli udział w zmartwychwstaniu, w królowaniu z Chrystusem. Nie każdy, kto mówi, Panie, Panie, wejdzie do królestwa, to są wszystko słowa Jezusa. To jest cały czas te same rzeczy. No bo tu wielu mówi, raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Jezus mówi, nie każdy, kto mówi, Panie, Panie. I nawet tam mówi, że oni powiedzą, Panie, w Twoje imię czyniliśmy wielkie rzeczy, cuda, wyganialiśmy demony, a Jezus powie, ja was nigdy nie znałem. Czyli znowu dowód, że wszelkie znaki cuda nie muszą być ze strony Boga. Chociaż są czynione w imię Jezusa, Jezus powie, ja was nigdy nie znałem, a więc ja tego nie czyniłem. Wyście to robili. Wyście oszukiwali, albo było to mocą nie moją. Jezus nam o tym mówił. To jest dowód biblijny słowa Jezusa Chrystusa. A więc każdy otrzymuje wezwanie, możliwość pójścia za Chrystusem, ale wielu odpada, wraca do ciała, albo w ogóle nigdy nie wyszło z grzechu, tak? I nie wytrwa do końca. Mamy też przykłady różnych rodzajów gleby. Mamy kilka gleb wymienionych w tej przypowieści. Jedno ziarno pada na drodze, drugie na skalistej glebie i tak dalej, i tak dalej. I tylko jedna gleba była ta właściwa, ostatnia, która wydała plon. To 30, 60, 100-krotny w zależności od darów, tak? A więc cały czas widzimy to. Bóg nie jest stronniczy, daje szansę każdemu i wielu przychodzi do Chrystusa, ale nie jest w Chrystusie. Nie wystarczy mówić, że znam Chrystusa, znam Słowo Boże, Twoje życie, Twoje czyny, Twoje oddanie, Twoje owoce o tym świadczą i wytrwanie do końca, cokolwiek się dzieje złego w życiu. Pokazujesz, czy wyprałeś swoje szaty w krwi baranka. Każdy z nas grzeszy słowem, czynem, w jakikolwiek sposób, ale to i pokuta za to jest czymś innym niż trwanie w grzechu. Czyli ja wiem, że pornografia zła w nią tkwie, ja wiem, że palenie papierosów jest złe, a ja w tym tkwię, że narkotyki, że cudzołóstwo, a ja w tym tkwię. Wiem, że nie mogę z kim żyć bez ślubu, a ja w tym tkwię. Nie wyprałeś swoich szat w krwi baranka. A więc to jest sens wielu wezwanych, a mało wybranych. Dalej Grzegorz Wojtowicz, Mateusza 20, rozdział 22, 23, werset części A. Czy te słowa dotyczą też całego Kościoła? Zobaczmy. Mateusz 20, rozdział 22, 23, w części A. Ale Jezus odpowiedział, nie wiecie, o co prosicie, czy możecie pić kielich, który ja będę pił, a to już też dużo mówiliśmy o tym, i być ochrzczeni chrztem, który ja się chrzczę. Odpowiedzieli mu, możemy. Wtedy im powiedział, mój kielich będziecie pić, i chrztem, którym ja chrzczę, będziecie ochrzczeni. I tutaj jest Twoje pytanie, czy te słowa dotyczą też całego Kościoła. Więc tak jak wytłumaczyłem, te słowa akurat tutaj dotyczyły apostołów. Jezus zapowiedział, jak wiemy, wszyscy umarli męczeńską śmiercią. Prześladowania nam zapowiedziano, ale nie śmierć męczeńską. Tutaj ten kielich, chrzest był chrztem śmierci, kielich śmierci. To zapowiedział Jezus Chrystus apostołom. Nie całemu chrześcijaństwu, prawdziwemu chrześcijaństwu, bo tak wiemy, część od samego pierwszego wieku zginęło w męczeński sposób na arenach, byli paleni, ale część nie, część normalnie się zestarzała i umarła. Nie może więc to dotyczyć wszystkich, tak? To trzeba bardzo wyraźnie podkreślić. Jeszcze raz podałem to jako przykład tego nie złego tłumaczenia, że musimy zostać na wielki ucisk, bo musimy udowodnić, że jesteśmy w Chrystusie, dlatego musimy umrzeć, zostaną ścięte głowy za nieoddanie pokłonu posągowi bestii. No nie, bo Biblia tego nie mówi, że wszyscy mamy ten kielich pić i wszyscy chrztem śmierci ochrzczeni. No nie, bo od pierwszego wieku, jeszcze raz, wszyscy chrześcijanie prawdziwi musieliby ginąć, a tak nie było. Tak nie było. Wielu po prostu starzało się i
zestarzało się i umarło. Gdyby tak było, to w ogóle by się, nie wiem, chrześcijaństwo by się nie rozmnażało, tylko rozumiecie, tamci by poginęli i naturalnie potomstwa by nie mieli, albo, no nie wiem, dziwne rzeczy. Nie jest to prawdą. Wielu z nas dzisiaj, sług Bożych, jeszcze raz dochodzi do sędziwego wieku i umiera w Panu bez męczarni, tylko naturalną śmiercią. Także nie dotyczy to, te słowa nie dotyczą całego Kościoła. Dalej Grzegorz Wojtowicz, Mateusza 22, 12. Co wyobraża strój weselny? To już też powiedziałem, Mateusza 22, 12. I zapytał go: przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? A on za nim mówił: ten strój weselny jest nim sam Jezus Chrystus. Czyli my oblekamy się, my pierzemy nasze szaty w krwi baranka. To oznacza właśnie to, że oddaliśmy się Chrystusowi, jesteśmy nowonarodzeni, wyszliśmy z grzechów, porzuciliśmy je, tak, dla Jezusa Chrystusa. Wtedy mamy tą czystą szatą, którą jest sam Jezus Chrystus. On nas zakrywa wtedy, gdy my nie trwamy w grzechu. Bo jeżeli znowu wracamy do ciała, to wszędzie czytamy o tym w Nowym Testamencie, że czeka nas śmierć. Że tylko w Jezusie Chrystusie, gdy pozostajemy i żyjemy w zgodzie z duchem, a nie ciałem, będziemy żyć. A gdy będziemy trwać w wszystkich wymienionych grzechach, chociażby w Galatów 5 rozdział, tacy Królestwa Bożego nie odziedziczą. To jest prosta prawda. To jest prosta prawda. Więc wypranie szaty w krwi baranka, noszenie szaty oznacza ciągłą przynależność do Chrystusa świętości. No i tutaj to 22:14. Wielu jest bowiem wezwanych, czy mało wybranych, tak już wcześniej pytałeś. No i Agnieszka Sobczak, już tylko podkreślę, bo już o tym wszystkim mówiliśmy, pyta, co oznacza kielich z 20 rozdziału, werset 22, a więc oznacza śmierć, chrzest w śmierci, które Jezus zapowiedział apostołom. Drugie pytanie Agnieszki, rozdział 22, 35. Mówiliśmy, jeśli Dawid nazywa go Panem, jakże może być synem jego, a więc Jezus pochodził z linii Dawida poprzez Marię, swoją matkę, cieleśnie, z ciała, ale nie miał ojca ludzkiego, tylko ojcem jest sam Bóg Ojciec, dlatego Dawid nazywa Jezusa nie swoim synem, ale Panem. Tak? Chodzi tutaj o to, że Mesjasz miał być z nieba, a linia rodowa tylko poprzez matkę Dawida. No i to tyle, kochani. To tyle, ile mamy. No, prawie 2 godziny. Bardzo Wam dziękuję, kochani, za udział. Pomodlimy się jak zawsze. Ja zapraszam Was na czwartkowe spotkanie Zoom. Kto może, godzina, wracamy do tej stałej naszej 13:30 czasu polskiego. Zapraszam. No a teraz jeszcze się pomodlimy. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Ojcze nasz, Boże, poczykroć święty, które zamieszkujesz w niebiosach, z wdzięcznością składamy, jeszcze schylamy swoje czoła w pokorze, Ojcze, w uniżeniu, by podziękować Ci za to wspaniałe spotkanie, gdzie mogliśmy analizować Twoje słowo, tak bogate w treść. Każdego dnia możemy się uczyć, studiując, czytając Słowo Boże. Prosimy, by ta wiedza była dla nas pomocą, byśmy przez to mogli nauczać prawdy, mówiąc do innych. To wszystko rozwijało miłość w naszych sercach. Pojęcie, gdzie żyjemy, co nas czeka, Ojcze, by to wszystko było dla nas odpowiedziane i zrozumiałe. Prosimy Cię, Ojcze, byś nas zachował od wszelkich prób. Prosimy Cię o przyjście Twojego Syna, o to, by Królestwo było zarówno w niebie, jak i na ziemi. O to wszystko prosimy, nasz święty Ojcze. Każdego dnia na to czekamy. Prosimy Cię o wybaczenie naszych grzechów, uchybień. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa prosimy Cię, byśmy nie wracali do uczynków ciała, byśmy żyli zawsze zgodnie z Duchem, byśmy byli świadomi tego, że to jest wszystko prawdziwe, że Chrystus przychodzi. Nie możemy żyć dla siebie, nie możemy żyć ciałem, dlatego że będzie nas czekać to, co spadnie na cały ten świat, wielki ucisk. Bardzo Ci dziękujemy, Ojcze, za ten czas. Proszę Cię o błogosławieństwo dla wszystkich słuchających tych słów, Ojcze, byś dbał o braci i siostry tutaj na tej grupie, o nasze rodziny, Ojcze, byś nam dopomagał i błogosławił we wszystkim. Prosimy, Ojcze, święty nasz, kochany, o to wszystko w imieniu umiłowanego naszego Pana, który jest jedynym pośrednikiem pomiędzy nami a Tobą, Ojcze, w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Bardzo Wam dziękuję, kochani, jeszcze raz. Tutaj się rozłączę.
No, do następnego spotkania. We wtorek kolejny będziemy mieli już ostatnie 5 rozdziałów Ewangelii Mateusza, czyli od 24 po 28. Dziękuję Wam jeszcze raz za pytania. Do zobaczenia.